Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu. Na kolejnym spotkaniu w cyklu Postęp dla Kumatych. To jest taki cykl, w którym chcę prezentować moje ikony, które mnie budowały jako późniejszego wydawcę, fana muzyki. I ci takim gościem tutaj jest nasz Bolek Błaszczyk. Bolku, prosimy Ciebie. Tak, to jest Bolek Błaszczyk. I przez ten czas, który spędzimy teraz tutaj z Wami przy nagraniu, pogadamy z Bolkiem o całej jego historii, jego drodze, o wszystkim. O tym, jak ja się z nim spotkałem, jak zareagował, jak zobaczył mnie po raz pierwszy, bo to też było dla mnie znaczące. No i generalnie pogadamy też o polskiej muzyce wszelakiej, z akcentem na tą taką niepokorną i niechcianą, czyli niezależną. Czyli taka, na której nikomu nie zależy. Więc witam Państwa serdecznie w ogóle i zaczynamy. Boże, proszę. Bardzo dziękuję. Chciałem bardzo podziękować, że w tak piękny dzień, znaczy piękny dzień, ale o brzydkiej pogodzie, zechcieliście Państwo dotrzeć tutaj na spotkanie, bo rzeczywiście jest jak jest za oknem. No i tym bardziej jest mi miło, jest mi gorąco i jest mi bardzo przyjemnie. Dobrze. Boruś, to tak jest, bo zaczęło się od tego naszego tego momentu, jak się spotkaliśmy. Ja pamiętam, to był chyba rok 2006, czy 4, czy 5. I ja przyjechałem, bo myśmy się jakoś umówiliśmy, i ja przyjechałem na spotkanie. Nie no, te didaskalia są oczywiście dosyć tam pewnie ciekawe, ale może nie dla wszystkich. W każdym razie ważne jest to, że Łukasz był pierwszym człowiekiem, który się zainteresował tym, co się działo w latach 80. Te lata 80. jeszcze we mnie nie wystygły wówczas, i do tej pory nie wystygły, bo ja się wtedy akurat wychowywałem. I nagle się pojawił człowiek o 10 lat młodszy, albo nawet tam więcej młodszy, który czuł to. Nie chcę powiedzieć czuł bluesa, bo to akurat nie o tym gatunku mówimy, ale orientował się świetnie i był zbieraczem, był kolekcjonerem, także tak, różnych rzeczy, o których no, już wiele osób zapomniało. To było wielkie, ciekawe spotkanie. Byliśmy na Pan i za chwilę tak, się już tam zaczęli się tytułować Perty, bo to rzeczywiście było bardzo ciekawe, że ty się tym orientowałeś. No tak, bo ja byłem tam... Ja się w tym nie orientuję tak jak ty, to ty dużo lepiej. Wiesz, ja też się nie orientuję, bo... Ale mamy podobną atencją to darzymy. Trochę tak, na pewno. I, no bo też jak gdyby ta seria, o której właśnie będziemy też rozmawiać, w której też jesteś inicjatorem, bo to wiesz o tym doskonale, że ta seria właśnie moja archiwalna, której tam już popełniłem około 40 wydawnictw, no to ty ją gdyby gdzieś tak jak gdyby zainspirowałeś. Wiesz, ja powiedziałem tylko, że fajnie by było, żeby ten... A ty, odwaliłeś całą czarną robotę, no. Więc to też nie, ja takim inicjatorem byłem symbolicznym, no tyle, że przyniosłem ci własne kasety. No tak, mamy takie kasety właśnie, bo też to jest magnetofon. I to tak się zaczęło. No. We mnie tkwi taka dusza archiwisty już od wielu, wielu lat. Jest to tylko dusza, nie są to umiejętności niestety. Natomiast zachowuję od zapomnienia, od wyrzucenia każdy papierek, każdy świstek, każdy skrawek taśmy urwanej, i dlatego to jest takie istotne właśnie dla mnie, żeby no bo na bieżąco to rzeczywiście nikomu na niej nie zależy, jak powiedziałeś, na tej muzyce, ale po latach, czy po paru latach, czy po paręnastu, czy po paru dziesięciu, ktoś zaczyna kopać, zaczyna grzebać, a ja już o tym wiedziałem, że ludzie się tym interesują, bo miałem takie znajome dwie doktorantki amerykańskie z bardzo renomowanych uniwersytetów, które w połowie lat 2000 przyjechały do Polski i szukały śladów studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Nauczyły się świetnie polskiego. Andrea Bollman i Liza Cooper-West, obecnie wykładowczynie też w dobrych uniwersytetach amerykańskich, nauczyły się polskiego i grzebały po polskich archiwach, między innymi w archiwach nowych w Warszawie. Okazało się, że część archiwów nowych jest w Otwocku, co nam też umożliwiło. Tak, w Otwocku, w którym mieszkam od 30 lat. To niesamowite jakby takie zdarzenia nastąpiły. No ja byłem na wykładzie, mówiłem wykład o Bogusławie Szeferze w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. Bogusław Szefer w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia w Akademii Muzycznej w Krakowie, i Liza była na tym wykładzie. Jako doktorantka przyjechała po prostu tutaj stypendystka Fundacji Fulbrighta. Zagaiła mnie po polsku, czy coś więcej na ten temat może. I się nagle okazało, że są ludzie na świecie, którzy się naprawdę świetnie orientują w polskiej kulturze muzycznej, w muzyce międzywojnia, w muzyce tuż powojennej, w polityce w ogóle państwa wobec muzyki współczesnej, wobec kultury współczesnej,
w opresjach socrealizmu, w różnego typu dziejach, zawirowaniach polskich, o których my nie mamy pojęcia, ale oni kopiąc w dokumentach polskich, do których nikt z Polaków nie zagląda, okazało się, że orientują się w tym dużo lepiej niż my. No i tak, znaczy ja to nie, nie trzeba było do tego przekonywać, bo ja jakby o tym wiedziałem, ale zobaczyłem, że to nie jest tak, że to jest coś bardzo nieważnego. A Liza Koper-Wessy się skoncentrowała na tej profesjonalnej, na tej powiedzmy akademickiej stronie tematu muzyki nowej, nazwijmy to tak. Natomiast Andrea Bollmann skoncentrowała się na Offie. Tak, no tak, i tu jest właśnie ważne, to jest ważny punkt, bo ty jako muzyk klasyczny miałeś zawsze ciągoty w kierunku tej muzyki, która nazwana jest umownie rozrywkową. Ona, to tak jest przyjęte. Nie rozumiałem tej nomenklatury. Muzyka poważna versus muzyka rozrywkowa, czyli każda inna. No ale ty byłeś zakorzeniony gdzieś tam ideowo w punk rocku, w muzyce industrialnej, takiej poszukującej, niezależnej w ogóle. Znowu sferze. Wracamy do lat 80., które były bardzo specyficzne, bo po prostu wszystko było polityczne wtedy. Było bardzo łatwo w porównaniu z dzisiejszymi czasami. Byliśmy my i byli oni. I po prostu ja przetwarzałem wszystkie moje wrażenia czasu opresji, wszelkiego typu zdarzenia, powiedzmy, społeczno-polityczne na muzykę, na sztukę. Ja przekonwertowywałem tego typu jakieś traumy i różnego typu podziały, konflikty właśnie w twórczość muzyczną. Dosyć wcześnie zacząłem. Zacząłem komponować w wieku, nie wiem, 10-11 lat. Jakoś tak się złożyło, że mój brat zaprowadził mnie na Warszawską Jesień i tam mnie to strasznie kopnęło. Ja byłem normalnym, takim bardzo grzecznym uczniem szkoły muzycznej, ale w szkole muzycznej muzyka współczesna była zawsze spychana na margines, gdzieś sekowana, wyrzucana poza program edukacji i w ogóle wyśmiewana. I w ogóle tak jest do dzisiaj, to też jest bardzo ciekawe, to są pewnego typu tam gdzieś pewne wyjątki, no ale generalny nurt jest taki, że nie słuchamy muzyki współczesnej, no bo jest trudna, bo też tam jakby jest jakby troszeczkę więcej wymagań może, tak nawet zwykłych słuchowych, nawet nie tyle pojęciowych. I kopnęła mnie strasznie mocno ta muzyka współczesna, a jednocześnie no, był rok 80. To był wrzesień 80 roku, więc ten hymn Filharmonii Narodowej, hymn Polski, który na stojąco wszyscy wysłuchali, tam kilkadziesiąt flag wpiętych w organy, prawda, w piszczałki organów Filharmonii Narodowej, to budziło niesamowite wrażenie. To po prostu było jak prąd elektryczny przechodzący przez wszystkich. Po czym zabrzmiało kilka utworów, tam był Ikar Grażyny Pstrokońskiej na Wratil, koncert skrzypcowy Zygmunta Krause między innymi. No, totalnie epickie po prostu utwory, które mnie, że tak powiem, wbiły w fotel. A za moment był 81 rok, był stan wojenny. Za moment był 82 rok, czyli 10 listopada, czyli taka dla mnie bardzo znowu graniczna data, kiedy zostałem nieopodal tutaj, gdzie się znajdujemy się na Krakowskim Przedmieściu, nieopodal też na Krakowskim Przedmieściu, pod kościołem Wizytek, razem z moją mamą zostaliśmy zatrzymani przez ZOMO, przez milicję. Aresztowanie i to była taka duża, dosyć, znaczy duża, no to była po prostu dla mnie konstytutywna w ogóle dla mojego życia, dla mojej młodości trauma i doświadczenie. Nie wchodząc w szczegóły, ale rzeczywiście tam ponad 48 godzin spędziłem w rękach władzy. No i oddzielony jakby od mamy, ja jeszcze byłem totalnie nieletni, bo to byłem, miałem 13 lat. No i za moment, dokładnie właściwie w rocznicę tego mojego zatrzymania, prawie, że 13 listopada wystąpił Laibach w Warszawie w 1983 roku. Jest wielkim fanem po dziś dzień. Tak, czyli tak jakby w rocznicę tej mojej opresji została ta opresja przełożona na język sztuki, dokładnie rok później, w Rivierze Remont, gdzie po prostu no, ludzie doznali szoku strasznego. Widzowie doznali ogromnego szoku. Pamiętam, jak Milan Fras, lider Laibacha, stał po koncercie w korytarzu w swoim berecie, wówczas całkowicie łysy, no i jadł sobie jabłko i patrzył na ludzi wychodzących prosto w twarze ludzi. Po prostu nie było żadnych komentarzy, nikt do niego nie podchodził, po żadne autografy, nic, po prostu wszyscy byli ogłuszeni zupełnie, bo to była ściana dźwięku.
I to było wielkie wydarzenie kulturowe wtedy w Warszawie. Myślę, że no oczywiście w Polsce, bo Wrocław był Toruń też. Nie wiem, czy Kraków, już nie pamiętam. Nie, Kraków, Kraków nie. I Warszawa, i to były dwa koncerty. W Toruniu był też, bo mam, mam zdjęcie Aleksandra Jęcko z klubu Od Nowa w Toruniu właśnie z koncertu. Myślę, że we Wrocławiu też był pierwszy. Być może, no więc właśnie. Wiem, że dla Grześka Laszuka z Komuny Warszawa, dawniej Komuna Otwock, to też było takie bardzo, bardzo ważne wydarzenie, które go zastymulowało na całe życie. No, uważa się, że Prawdata też powstała po tym zdarzeniu. No tak, prawdopodobnie to też było inspirujące dla wielu przedsięwzięć, dla wielu zespołów. Myślę, że dla twórczości plastycznej w dużej części. Józef Robakowski nakręcił przecież też swój film Leonid Breżniew, oparty na zapisie telewizyjnym z pogrzebu Breżniewa, do którego jakby domontował muzykę Laibacha. I tak, to była. Ja byłem wówczas listopad 83, od dwóch miesięcy uczniem szkoły średniej, więc wszedłem w następny etap życiowy, a ta szkoła średnia też była niezwykła, bo to była Centrum Kształcenia Ustawicznego, czyli tak zwana Sorbona, na ulicy Noakowskiego, gdzie z miejsca, gdzie znaczy, chodziłem co prawda na Pragę Północ do szkoły muzycznej, gdzie też jakby poznawałem życie, no ale dopiero to Sorbona w centrum Warszawy no, sprawiła, że zetknąłem się właśnie z subkulturami, z ludźmi z subkultur. Z najrozmaitszych, bo w naszej klasie było 60 osób, byli naprawdę wszyscy. Byli punkowcy, byli skinni, byli popersi, byli dyskomani. To normalni ludzie, ludzie pracujący w sąsiednich klasach, były siostry zakonne, byli milicjanci. Generalnie i muzycy, i sportowcy. Nie? Mm-hmm. Czyli to była po prostu taka, bo to była szkoła dla pracujących i dla uczących się w innych szkołach. No i bardzo szybko moi koleżkowie, krótko ostrzeżeni, wyciągnęli mnie do remontu na koncerty punkowe. Mm-hmm. Ja cały czas byłem no, zbuntowany już przez samo to zatrzymanie rok wcześniej wobec władzy. Mm-hmm. Poza tym moja mama była w Solidarności, mój tata był w partii. U mnie linia podziału przechodziła dokładnie przez środek mieszkania. Mieszkali w dwóch różnych pokojach. Dla mnie to było takie bardzo organiczne, bardzo... Ja wiedziałem dokładnie, gdzie są te granice. No i też te granice sobie tam wytyczaliśmy w tym pokoleniu młodzieżowym. Właśnie, jak już tak idziemy bardzo chronologicznie, to może wróćmy na sekundę do roku 80, o którym już mówiłem, i do moich prób kompozytorskich. Okazało się, że nie wiem, czy warto, ale po prostu nagrałem sobie te rzeczy, które kiedyś pisałem i nie mogłem ich nigdy wykonać w żaden sposób, no bo nie miałem takiego aparatu. To, co pisałem na papierze nutowym w partytura, utrwaliłem też na nagraniu i chciałem Państwu właśnie przedstawić taką rzecz małą. To znaczy, to jest ponad 7-minutowy, dosyć brutalny utwór. To nie jest co prawda partytura tego utworu, ale chciałem pokazać, na jakim papierze nutowym pisałem. To tego typu papier nutowy to jest inna moja kompozycja. Nie, to nie to. Tak, ale to pokazuje obok okładkę, jak gdyby, nie? To jest przepiękne w ogóle, bo w każdym razie zestawiłem, bo nawet nie wiedziałem wtedy, że można kupić papier taki mniejszy nutowy, więc sobie na dużym zeszycie skleiłem taśmą klejącą cztery kartki, jedna pod drugą w ten sposób, żeby utrwalić partię ośmiu skrzypiec, ośmiu altówek, ośmiu wiolonczych i ośmiu kontrabasów. No i przed Państwem teraz utwór Mgławice. Mogę? Tak, trzeba. Proszę bardzo. Ostrzegam, że będzie głośno. Mgławica na 32 instrumenty smyczkowe, rok 1980.
Nie chronologicznie, tylko właśnie jeszcze, bo chcę Państwu powiedzieć coś takiego, że w ogóle to, co jakby przeżywam, coraz mocniej przeżywam w życiu, to jest fakt, że właściwie nie ma czegoś, że czas oczywiście jest, ale te zjawiska się pojawiają w swoim czasie, gdzieś przychodzą niezapowiedziane. Ja na przykład nigdy nie lubiłem muzyki Mozarta. Może to jest jakiś paradoks, ale ja po prostu nie lubiłem, bo dla mnie zbyt oczywista, zbyt wydawała mi się trywialna, wydawała mi się przewidywalna i w ogóle nieciekawa i takim ozdobnikiem tylko. Natomiast teraz zostałem jakby zmuszony, ale właśnie nie tyle zmuszony, tylko w zespole Grupa Mozarta, powiem Państwu teraz, co teraz aktualnie się jakby dzieje w tej chwili. Dobrze. To taki przeskok 44 lata później, tak? Bo to właśnie... Ale wrócimy rok, tak, czasu. Robimy nowy program, budujemy nowy program. Co kilka lat zmieniamy program, tak żeby teatry, domy kultury miały nowy materiał, żebyśmy mogli występować z nowym programem. No bo znajdą się nudzi stary, no to też jest naturalne, że coś tam się zmienia. Wyrzucamy stare utwory, wkładamy nowe. No to konstrukcja nowych utworów jest bolesnym porodem. To jest bardzo bolesny, bym powiedział, znaczy taki długotrwały, dosyć pracochłonny proces. No i teraz jesteśmy w fazie, na przykład dzisiaj mieliśmy u mnie w domu w południe piątą próbę do jednego utworu, który trwa 3 minuty właściwie. To jest taka konstrukcja, że robimy operę w stylu mozartowskim, znaczy jakby taki fragmencik operowy oparty na tekście, nie mogę tutaj zdradzać wszystkich szczegółów względów produkcyjnych, ale na bardzo kultowym monologu z bardzo kultowego polskiego filmu z bardzo kultowej epoki PRL. Mm-hmm. I aktor jest autentyczny, rzeczywiście jest playback jako background, jest solista, jest jakby idzie z podkładu, z taśmy. Natomiast my do tego dopisaliśmy, znaczy ja właściwie wymyśliłem muzykę i z pomocą kolegów doaranżowaliśmy warstwę muzyczną, warstwę akompaniamentu. I ona jest w stylu mozartowskim. I nagle okazało się, że z wielką radością to robię. I staram się jakby naśladować Mozarta. Okazuje się, że ten idiom mozartowski jest jakby we mnie. Znaczy jakby potrafię tak komponować, chociaż nigdy tego nie robiłem, nie lubiłem, nienawidziłem wręcz. Ja dokładnie byłem jak z tego rysunku mleczki, kiedy na jakimś tam przyjęciu facet z kieliszkiem w ręku, prawda, zagaduje kobietę na tym przyjęciu i mówi, czy lubi pani Mozarta? On mówi, o tak, bardzo, bardzo. A ja go nienawidzę. To ja miałem mniej więcej to samo, też nie przepadałem za Mozartem, mówiąc delikatnie. A teraz przyszło mi właśnie pracować w tej materii. To jest wspaniałe doświadczenie. Jest
w tej chwili jest niezwykle intensywny moment. To, że myśmy się właśnie mówili na dzisiaj, to jest wspaniałe też. I to jest taki moment zupełnie czegoś innego w tym, co się w tej chwili u nas dzieje, bo dokładnie dzisiaj właśnie nie nocuję w Otwocku, tylko nocuję w Warszawie. Jutro o świcie lecimy do Portugalii na jeden koncert, wracamy. Za chwilę mamy przygotowania do dużego benefisu 40-lecia pracy scenicznej Zamachowskiego, tak. Gdzie gramy z Magdą Umer, z Grzegorzem Turnałem, z oczywiście Zamachowskim. I tutaj od razu właśnie, dlaczego mówiłem o tym, że te czasy się mieszają i te okoliczności, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. Gramy na beneficie Zbyszka Zamachowskiego taki utwór, który on wykonał na festiwalu w Opolu, również w roku 80, bardzo ciekawa klamra, jako totalny debiutant, znaczy coś wtedy miał już w dorobku wygrany jakiś konkurs piosenki jakiejś młodzieżowej w Toruniu, coś takiego, natomiast on się w ogóle szykował na muzykę generalnie, na wokalistę, na muzykę, co prawda seplenił jeszcze wtedy, ale już jakby chciał bardzo w tą stronę iść. Jeszcze miał niesamowite zadatki, w ogóle niesamowita osobowość i ogromny talent. I nie wiem właśnie, czy państwo wiecie, że była taka sytuacja, no, w tym 80 roku wykonał piosenkę Kołysanka na festiwalu w Opolu, na koncercie debiutów. I w telewizji obejrzała go nie mniej, nie więcej, tylko Elżbieta Sikora, czyli słynna polska kompozytorka mieszkająca w Paryżu, komponująca muzykę elektroniczną, awangardową, współpracownica Wojciecha Michniewskiego i Krzysztofa Knitla w grupie KEW, który album zresztą wyprodukowaliśmy dla Bołtu. Elżbieta Sikora oglądała ten koncert Zbyszka Zamachowskiego i zadzwoniła do swojego męża, który wtedy nie był w domu, a był kierownikiem produkcji filmu Wielka Majówka. To znaczy przynajmniej przymierzali się do tego filmu i szukali w ogóle jakiegoś castingu, obsady młodego chłopaka, który jest taki niewinny w ogóle i taki ten, ale ma jakiś taki zadzior w sobie rebeliancki. I mówi, słuchaj, jest taki chłopak, może jego, bo on tak fajnie tam śpiewa, jest taki, no ten. No i tak się zaczęła kariera w ogóle aktorska Zbyszka. Więc Elżbieta Sikora, tak, rozumiem, z kręgu awangardy muzycznej zaimplementowała Zbyszka do kultury popularnej, znaczy filmowej w ogóle w ten sposób. To też jest bardzo, bardzo znamienne i ciekawe. I dokładnie tą kołysankę gramy na koncertach we Wrocławiu, w Narodowym Forum Muzyki, w Wajsie, w Krakowie i w Nosprze na dwóch koncertach w Katowicach. Zbyszek będzie z ekranu, będzie grał, będzie śpiewał tą swoją kołysankę, a my do tego piszę aranż kwartetu. W jaki sposób zamykają się tego typu historie? No, tak czy tak, mówię 40 lat, jak gdyby. Tak, ale tak. Sobie pozwolę wrócić do tamtego czasu, jeszcze tego bardziej takiego niepokornego. Czyli tu wspomniałem o tym swoim projekcie 997, czyli jak gdyby tak, który wynikał jak gdyby z swojej właśnie fascynacji wspomnianym Laibachem. I ja jak gdyby, jak wydawałem tą pozycję tam, może ją kojarzycie, jak gdyby to było, to są jak gdyby jej szczątki. No to może już pogadajmy o tym, bo to zaczęła się nasza przygoda w ogóle, nie? I tu właśnie po pierwsze od fenomenalnego twojego tytułu, czyli pieśni masowe na zespół świetlicowy. Jak ty w ogóle wspominasz w ogóle tamten czas, jak gdyby? No bo tutaj już tak jak gdyby, tak jak mówię, no, o ten live gdzieś tam w tle i nawet i dla mnie jak gdyby, jak tam już, jak wchodziłem w tą całą serię tej właśnie muzyki lat 80., no to znaczy ja to bardzo określiłem właśnie takim, powiedzmy, polskim gdzieś tam tym Laibachem, nie? I to też taki jest w ogóle w tej tkance muzycznej, też jak gdyby też tak, i tej tkance takiej merytorycznej, no bo tutaj to wszystko jest takie w ogóle, no to możemy to powiedzieć o tym, nie? Że tu w ogóle mamy dwie stacje nadawcze. Proste, tak, no mamy dwie jakby wieże, czy dwie szczyty. Jeden to jest wieża radiowo-telewizyjna w Berlinie Wschodnim, drugi to jest chyba Uniwersytet Łomonosowa w Moskwie. Tak, a tutaj w ogóle... No gdzieś po środku. No właśnie, bo to powiedz tą historię w ogóle, co to do nas zagląda przez to. Tak, to zagląda, jeszcze jest taki cytat z jednej z piosenek naszych, ale też właśnie nie naszych, bo też jest to ważne, że myśmy implementowali, znowu użyłem dziwnego słowa, ale jakoś mi się strasznie spodobało. Piosenki, prawdziwe piosenki socrealistyczne, produkcyjne, wojskowe, wojenne, radzieckie. W tym celu chodziliśmy nawet z kolegami, z Dariuszem Duszyńskim, już świętej pamięci, i Mirkiem Jankowskim, moimi kolegami z zespołu, chodziliśmy do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej na ulicę Foksal i słuchaliśmy z płyt prawdziwych wykonań, pożyczaliśmy śpiewniki, kupowaliśmy gdzieś w antykwariatach jakieś śpiewniki.
I graliśmy ten repertuar, tylko że w naszych własnych wersjach. Czyli jakby to, co Laibach robił z muzyką pop, czyli grając Beatlesów czy Queenów, to myśmy robili tylko że z tą warstwą dokumentalną w innej, zupełnie w innych rejonach istniejącą. No to jest taki na płycie cytat z jednej z piosenek, też właśnie radzieckich, autentyczny. Kto w Sybirii nie bywał, to Połomira nie widział. Czyli kto nie bywał w Syberii, to nie zna pół świata. Nie widział pół świata. No taki bardzo wieloznaczny, szczególnie taki dla nas. To są nagrania z lat 88-89. Wtedy ten zespół istniał. Myśmy zagrali dosłownie kilkanaście koncertów, bo też po naszym koncercie w Remoncie, kiedy graliśmy razem, razem na tym samym koncercie z fioletowymi płynami tak, zdrowotnymi Europe, które tak, też wydało się. Tak, wstawiłem i tam też jest jakby fragment, tak gdyby też... No po prostu podeszła do nas po koncercie, graliśmy jako 997 Psychic. To też było oczywiście źródło inspiracji, jest jakby jasne, czyli Psychic Television. Czyli połączenie też znowu tego anglosaskiego tej anglosaskiej rebelii, czy tego sypania piasku w tryby maszyny, systemu, z naszym przaśnym, socjorealistycznym, takim bardzo szarym, tak, betonowym, PRL-owskim, nie wiem, totalem, bym powiedział. Nas to bardzo bawiło i kręciło. No i mieliśmy taką nazwę 997 Psychic, no i podeszła do nas taka pani, już taka podeszła w latach, no pierwsza osoba była w Remoncie, no wszystko jedno, nie o to chodzi. Ta pani chyba była ze Służby Bezpieczeństwa generalnie, bo powiedziała, a dlaczego wy macie taką nazwę? Mówię, bo my oglądamy, jesteśmy fanami programu Kronika Kryminalna 997. I po prostu, co zresztą było prawdą, bo tak. To też zaraz o tym jeszcze powiem. Mówi, ale to wiecie, bo taki zespół ze Związku Radzieckiego przyjechał, to wtedy też przyjeżdżały takie zespoły, jak na Marchewce, przecież ty był polski, tak, zespół radzieckie. Opowiem o Marchewce jeszcze twoje. Więc jakby, no i przyjechał taki zespół, teraz wiecie, jest tutaj zespół radziecki, spotkalibyście się z nimi? Mówi, tak, oczywiście, bardzo chętnie, bardzo lubimy w ogóle właśnie poznawać nowych ludzi i tak dalej. Aha, no i dobra, okej. Okay. Po czym właśnie, nie wiem, czy Grzesiek Brzozowicz, który tutaj dwa tygodnie temu był, tak. To pamięta, ale ktoś z szefostwa remontu do nas podszedł i mówi, słuchajcie, fajnie, ale pod tą nazwą już nie występujcie. Więc po prostu była taka prośba. No i w łańcucie, jak już graliśmy później z zespołem Hiena, na tym koncercie, to zresztą oni mieli też taki projekt na przykład, ten właśnie dębicko, powiedzmy, sanocko-podkarpacki, no to myśmy się nazwali na przełaj. Mhm. Myśmy się nazwali na przełaj, żeby jakąś inną nazwę przyjąć pod taki... Zresztą to też była jakby znowu następna rodzaj naszej młodzieżowej prowokacji, młodzieńczej. Dlatego, że na przełaj było z kolei pismem, które też było postrzegane jako takie reżimowe, razem z tego typu oficjalną prasą wtedy wydawaną. Jak ITD, czy no to były, to po prostu były oficjalne pisma młodzieżowe, których młodzież nie czytała. Znaczy, no tak. System chciał. Ja się obracałem panem. Więc na przełaj też było takim śmiesznym chyba wybiegiem. Grałem też taki koncert solowy w Katowicach. Pojechałem jako właśnie 997 do Wodzisławia, nie w Katowicach, w Wodzisławiu Śląskim na festiwal. Był festiwal normalnych rockowych zespołów, było wówczas dużo. Bodajże to już był 89 rok, ale Śląsk, miałem wrażenie, był taki cały czas bardzo, bardzo gierkowski, bardzo wierny, czy tak powiem, wytyczonej linii w poprzedniej dekadzie. No i podczas wykonywania utworu ja solowo występowałem na fortepianie. Grałem na fortepianie i śpiewałem radzieckie pieśni masowe po rosyjsku. No to po prostu poleciały we mnie śruby, słuchajcie. W pewnym momencie dostałem w ramię taką śrubą normalnie z jakiegoś podkładu kolejowego i na klawiaturę zaczęły lecieć jakieś metalowe przedmioty. No. I po prostu spieprzyłem stamtąd z tego miejsca. To tak zakończył się koncert. Wykonałem tam chyba z półtora numeru. Ale też grałem na przykład Pet Shop Boys, właśnie nie Pet Shop Boys, tylko później się dopiero dowiedziałem, bo byłem taki niewyedukowany, Presleya, Always on My Mind. Mm-hmm. W wersji socjalistycznej, taki z akordami, z takimi kładzionymi wielkimi blokami akordowymi, pompatyczna wersja, taka lajbachowska wersja, śpiewałem Always on My Mind po angielsku, po prostu też takiej. I za chwilę grałem tą radziecką pieśń, która była bardzo podobnie brzmiała, identycznie, bo świetnie napisana kompozycja, nie wiem,
Dunajewskiego czy kogoś tam innego. No i krótko mówiąc, to też taki koncert był. Tych takich eventów, właśnie te eventy się zaczęły przeradzać w jakieś takie performance'y, bym powiedział. I tak, bo tam wystawiali się też telewizory, tam były puszczane jakieś takie rzeczy. Tak. Z nich to też może o tym opowiedzieć, Wojtku. Tak, no to też nie chcę tak wszystkiego tutaj też może zdradzać, bo jest zapis i myślę, że taki zapis tak, będzie są na YouTubie też, jakby też jakieś rejestracje. Może tak. Jakby materiał z tego naszego spotkania właśnie pokazać fragment, gdzie gram w remoncie, tam po prostu uruchomiliśmy telewizory. One emitowały jakby biały szum, ale były oklejone szablonami z nazwą zespołu 997, to były trzy monitory, ale też emitowaliśmy taki duży pokaz slajdów i te slajdy pochodziły właśnie dokładnie, to były kadry stopklatek, znaczy to stopklatek, nie stopklatki, tylko kadry z programu telewizyjnego 997, który też był dla nas inspiracją. I tutaj właśnie po wyjęciu tej płyty, to się pojawia w ogóle. Pojawia się właśnie dokładnie, bardzo dziękuję, to właśnie ten moment w telewizorze pojawia się pułkownik Jan Płócienniczak, który prowadził tę audycję. I teraz proszę sobie wyobrazić, że po latach pułkownik Płócienniczak, my spotykamy pułkownika Płócienniczaka jako grupa Mozarta, ponieważ okazało się, że nasz akustyk Jerzy Drozda jest bardzo zaprzyjaźniony właśnie z Płócienniczakiem. Proszę sobie powiedzieć, że ten śmiertelnie poważny policjant, który prowadził taką bardzo poważną audycję i tak dalej, on miał zacięcie kabaretowe i miał zacięcie piosenkarskie. I on w programie Tadeusza Drozdy, który jest bratem naszego akustyka, Jerzego Drozdy, normalnie miał swój epizod, miał swoje piosenki. Pułkownik Płócienniczak śpiewał tam piosenki. Mało tego, był program Bimistrza, który był wystawiany w Teatrze Syrena, w którym on grał jedną z głównych ról i był taką, w ogóle taką popową postacią końca lat 80., bardzo, bardzo popularną i myśmy go tutaj tak właśnie wynieśli na piedestał, w sensie takim właśnie popowym. Ja się nie odważyłem powiedzieć już świętej pamięci, bo już nie żyje niestety pan Janek, nie odważyłem się powiedzieć o moich przedsięwzięciach ówczesnych, bo to jakby była inna zupełnie tak, natura. Ja zawsze podkreślam, że coś taki ja zawsze podkreślam kiczu. Tak? Ja jestem tak i też podkreślam to, że we mnie jest taki właśnie Mr. Jackie, znaczy Dr. Jackie i Mr. Hyde. Tak. No, że jest ta strona oficjalna i ta mniej oficjalna. No i właśnie bardzo ciężko czasem wytłumaczyć jednej stronie i drugiej stronie specyfiki obowiązujące w danym kręgu. I dlatego też się nie odważyłem wtedy tego powiedzieć, ale on był niesłychanie istotną, taką bardzo charyzmatyczną też osobą. To, że firmował ten program, który też w Polsce, pamiętajmy, że też jest dla mnie ta warstwa ideologiczna jednak ciągle ważna. W Polsce ludowej się nie działo nic przypadkowo. Tak? 07 Zgłoś się, serial powstał po to, żeby ocieplić wizerunek polskiej milicji. A zarazem stał się instruktażem, jak coś załatwić na przykład. No tak, oczywiście, bo to taki też pewnostka instrukcja obsługi, jak sobie radzić w ogóle. Ale z kolei program 997, który powstał dekadę później, chciał z kolei pokazać, że milicja się zajmuje innymi rzeczami też niż rozpędzanie tłumów, że zajmuje się po prostu śledztwami kryminalnymi, że pomaga ludziom i tak dalej. Więc jakby to też było ważne. I myśmy siadywali dosłownie, to też z innym gronem jeszcze znajomych z Sorbony, chodziliśmy, u mnie siedzieliśmy przed telewizorem i po prostu oglądaliśmy te programy. No i nas to jakby, ta estetyka też nas bardzo bawiła, bo znaczy nie tyle bawiła, bo to były tragiczne historie, bardzo dramatyczne sytuacje, autentyczne, te rekonstrukcje wydarzeń, ale bawiło nas to, że później aktorów tych rekonstrukcji na ulicy zaczepiano i na przykład ktoś bił, dalece autentycznie oni się wcielali, próbowali wejść w te realia, że byli rozpoznawani i gdzieś tam byli linczowani nawet. A poza tym w ogóle też jakość tego, bo to telewizja łódzka to robiła, no fajnie oczywiście w miarę takich możliwości, jakie mieli, na ten czas. Ale to wszystko było strasznie przaśne i to było takie naprawdę dla nas było to po prostu śmieszne od strony takiej realizacyjnej. Ale nas ten kicz, ta tandeta inspirowała jeszcze tym bardziej. No i co, i potem ten 997 zakończył żywot po 2 latach, wspomniałeś, jak gdyby, tak? To tego było znacznie więcej. I tutaj może też
też powiem o Dominiku Kowalczyku, o Wolframie. Tak, o wydawnictwie kasetowym. Chwilowa taka przerwa muzyczna, właśnie nie tutaj nie szykowałem jakby więcej materiałów 997, ale Wolframa też jakby wówczas jeszcze Dominika Kowalczyka zainspirowała nasza twórczość. On miał wydawnictwo Mao się nazywało, tak? Mao, tak, tak. Mild Art Organization, tak. Židové s trošku škodolibým humorem a zabedněnou žánrovitostí a pár moravských nemožně pokroucené nářečí a nepřesné zvulgárněné melodii, protože ta původní byla pro necitlivé uši příliš obtížná. Všechno očividné a okázalé prožívání zpěvu, které kolem sebe cítil, slyšel, připadalo mu jako nesporný důkaz povrchnosti, protože nic z toho, o čem se zde zpíval, tito mladí lidé neprožili, snad kromě vedoucího party Václava. Ani smrtelná loučení, ani dálky stepí, ani sebevědomí předků žijících na půdě, ani horkou krev moravských rovin a hor, krev nájezdníků i zotročených dobyvatelů i odvékaných mužů a znásilňovaných. Losowo tylko puszczę fragmenty, po prostu Dominik wydał kilka kaset pod hasłem 997, takich inspirowanych, Mao numer 9997, czyli właśnie może jeszcze jakiś fragment. Te kasety były też o tyle ciekawe, ale też były ciekawe edycyjnie, bo te w ogóle były jednoegzemplarzowe kasety. I on zalepiał okienko, także nie bardzo było widać, jaka tam jest taśma, co jakiejś długości. I jedną też malował je taką matową farbą brązową, także w ogóle one były takie zanurzone, w ogóle ciężko je się wsadzało do magnetofonu nawet, bo ta farba była tak gruba, że nie każdy magnetofon w ogóle wytrzymywał tą nie mógł uciągnąć. Jedna z tych kaset się okazało, że jest 120 po prostu, że jest normalnie po 60 minut z każdej strony. Chyba rzadkość w ogóle, nie? Tak, że odpowiednie miejsca w Maďarsku se zabývají úmyslem vzhledem na zintenzívněné akcie hnutia odporu. V dnešnej správe ta zoznámil, že afgánske hnutie odporu sa pripravuje dobyť mesto Spinbalda pri pakistanských hraniciach. Politolog Zbigniew Brzeziński a dodáva. No i przez 2 godziny jakby nakładał stację czechosłowacką w tym przypadku na jednej z tych kaset, na jakieś podkłady też różnego pochodzenia, bym powiedział. No i także... No bo późniejszy Negative Land. Tak, to, tak. To jest pierwszy fragment, tam była muzyka Władka Komandarka. Bardzo możliwe. To jest bardzo dużo z tego nurtu, który właśnie, wiesz... No bo Dominik jak gdyby był zainteresowany już taką muzyką. Tak, 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 tak. Pewnie szukał gdzieś tam w tej przestrzeni. To zabrakło mi tego słowa. Z gatunek, wiesz, jakby zapożyczenie, znaczy totalnie, wiesz, branie... Prawie samplowanie. Tak, ale chodzi mi o to, co... Plądrowanie. Tak, dokładnie. No tak, gdyby tam tutaj, jeden z takich rozmów, które też tak pracowały, nie? No więc to... No i co, i potem jakoś ten projekt dogasał i gdzieś przypomnij w ogóle, w którym momencie się pojawił z kolei twój projekt, jak gdyby legendarne ząbki, który też z kolei inna muzyka, bo tu jak gdyby wypadkowa jakiegoś szalonego jazzu z punkiem i z takim w ogóle jednym szaleństwem w ogóle, to też tam kiedyś Boruś wydaliśmy. Jak to w ogóle było? Tutaj też Rysiek Wolczył się pojawia między innymi, czy Jacek Alka, który też tam współtworzył, prawda, tę wspomnianą jak gdyby. Tak jest. No, to legendarne ząbki w takich krótkich 3 odsłonach, dosłownie. To jest rok 1985. Zaczęliśmy rozmawiać w 1984 o Leibnizu, o teorii monadologii, jakichś takich filozoficznych historiach, ale generalnie lubiliśmy jazz, lubiliśmy słuchać free jazzu. Graliśmy też tego typu próby. Wszyscy się wywodziliśmy z jednej podstawówki, to byli koledzy starsi ode mnie trochę, Rysiek Wojciul na saksofonie, Robert Wyszyński na perkusji, Jacek Alka też na perkusji, ale Robert Wyszyński jeszcze obsługiwał perkusjonalia. No a Robert dosyć wcześnie został instruktorem Domu Kultury w Ząbkach. No i tam powstały po prostu legendarne ząbki. Mieliśmy do dyspozycji cały arsenał tego, wyposażenie tego domu, czyli piece Eltrony, jakieś tam Vermony, organy B2,
estrada, tam tego typu rzeczy, radziecki automat perkusyjny, klarnety, ksylofon, który Robert sam przytachał ze szkoły wypożyczony, no oczywiście wiolonczela i tak dalej. No i takie to były historie krótkie, w dwóch osłonach dosłownie. Odsłona jest remake'iem jednego z utworów Laibacha, który ja usłyszałem na koncercie Laibacha, ale w tym koncercie uczestniczyły skrzypce, to jest ciekawe, albo altówka, nie wiem. Być może na ten fragment koncertu muzycy z Laibacha wypożyczyli kogoś z Last Few Days, który wówczas jeździł razem z Laibachem i też grał koncerty, jeździł zresztą jedną furgonetką. Ja dokładnie mi się wbił po prostu w głowę ten motyw muzyczny i myśmy jako legendarne Ząbki wykonali fragment gdzieś zasłyszany przeze mnie na koncercie Laibacha. Oto właśnie ten fragment, który pozwolę sobie potowarzyszyć. Zapisałem go w nutach najpierw i później już, także to nie jest improwizacja, to jest rzeczywiście jakby materiał.
Ja muszę sprostować, bo jak tu widzę, już nie pamiętałem tego. Wcześniej były legendarne Ząbki. Później był 997. Tak, oczywiście. No, oczywiście. To jakby mój ten. No więc jak gdyby w środowisku warszawskim, bo też jak gdyby to się przewijają też muzycy z różnych składów, jak gdyby, bo między innymi Rysiek Wolczul też się pojawił na płytach grupy Kiński, tam na płytach, na koncertach jak gdyby, ale jeszcze, bo już wrócę do tego czasu, tych lat 80. i legendarnych festiwali Marchewka, bo na pierwszym, tym uznanym przez jak gdyby znawców tematu, ważniejszym, też miałeś swój występ, tak? To opowiedz, bo to jest też fajna historia w ogóle, też może powiedz sobie. To znowu jest tak, że pojawił się Sernik, czyli kolega Paweł Kwiecień. Tak. Sernik, szybko złapaliśmy jakby wspólny taki flow, spotkaliśmy się w fan klubie zespołu Pink Floyd, który się mieścił gdzieś na Stegnach. No i bardziej nas interesowały pierwsze albumy Pink Floyd, czyli bardziej awangardowe niż... Nic później niż tak, tutaj. I to jest tak, że zaczęliśmy chodzić do klubu muzyki medytacyjnej elektronicznej, który prowadził Artur Lasang, legendarna postać. Facet taki bardzo ekologiczny, bardzo zafascynowany muzyką. Żywił się tylko suszonymi owocami. Tak, i to jeszcze w czasach, no, jeździł po źródlaną wodę gdzieś tam rowerem w latach 80., co w ogóle. Wszyscy się patrzyli na niego jakiś dziwoląd. No i był ogromnym fanem Manuela Getschinga, Petera Fromadera, no i oczywiście doskonale to wszystko znał, wiedział. No i puszczał nam muzykę z płyt. Ten klub polegał na tym, że po prostu Artur przychodził, niczym guru w swoich wielkich, siwych już wówczas włosach i z brodą do pasa, tak, białych, i puszczał nam te płyty. No i myśmy siedzieli na kolanach dosłownie, tam żeśmy i słuchaliśmy tych rzeczy. I co ciekawe, znowu następny taka pętla czasu. Te spotkania się odbywały w klubie Sigma w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu. Też znowu na Krakowskim Przedmieściu, tak? Tylko na samym początku krakowskiego. I w klubie Sigma koło Uniwersytetu Warszawskiego, który, o czym się dowiedziałem dekady później, był kolebką grupy w składzie. Czyli znowu formacji Andrzeja Bieżana i Milo Kurtisa i innych muzyków. Tu może przeszkodzę. Łukasz Strzelczy, którego pozdrawiamy. Tak. On też ma taką serię, gdzie właśnie wznawia tą muzykę tego typu. I też wydał płytę właśnie grupy w składzie. Natomiast ja jestem od wielu lat właśnie jakby też przyjaźnię się z Jackiem Malickim, który był mi wielką pomocą w pisaniu książki Andrzeju Bieżanie. Tak. I też moim takim jakby współpracownikiem, bośmy też zrobili kilka różnych eventów przedziwnych. Autodydakta, gitarzysta, który szuka własnych ścieżek na gitarze elektrycznej, niesamowity właśnie Jacek. I ta Sigma po prostu była legendarnym miejscem, w ogóle miejscem, na którym też z kolei była galeria Repassage, w którym też się odbywało bardzo wiele takich konstytutywnych, bym powiedział, dla awangardy polskiej, plastycznej i takiej performatywnej wydarzeń. No a w podziemiach tam był ten po prostu Artur tam w któryś tam dzień, miesiąca czy tygodnia wynajmował na te pokazy. Ja tam skuszony scenografią tego miejsca zrobiłem jeden z pierwszych takich eventów, zaraz jeszcze właśnie, znaczy już mówimy o tym środowisku warszawskim, co się działo. W 1985 roku powołałem do życia taką formację Total TV AIDS, ponieważ myśmy właśnie, znaczy ja, no i tam moje środowisko byli tak skierowani przeciwko telewizji, no to wówczas jedyny, jaka była, czyli tej państwowej. No i właśnie, że ta telewizja tak nas, ale to nie chodziło właściwie o system, nie chodziło o ten komunizm, tylko chodziło o to, że ona tak strasznie wciąga, że tak strasznie uzależnia, że to była wówczas ten taki bardzo, bardzo toksyczny element życia. Oczywiście w porównaniu z tą toksycznością, którą teraz jest byle pierwszy lepszy brzegu telefon z mediami społecznościowymi, to jest żadna toksyczność, ale wówczas tego nie wiedzieliśmy, oczywiście to byliśmy na innym etapie cywilizacyjnym w ogóle. I Total TV AIDS nam się wydawało taką, i z Sernikiem żeśmy stworzyli taką jakby formację, a scenografia tego miejsca w Sigmie wyglądała tak, że na wielkości
tego pomieszczenia po prostu była cała ściana zastawiona telewizorami, czarno-białymi telewizorami. Myśmy podłączyli te wszystkie telewizory do prądu, wzięliśmy skądś jakieś listwy i puściliśmy na cały regulator po prostu głos, dźwięk i biały szum, który tam się wydobywał. No i stwierdziliśmy, że to jest nasz koncert, to jest nasz, zrobiliśmy taki koncert. Artur jak to zobaczył, to Artur Lassen, powiedziała, może byście zagrali w ogóle koncert jakiś taki prawdziwy, bo wiem, że ty jesteś muzykiem, mówi do mnie, że chodzisz do szkoły muzycznej i tak dalej, jeszcze właśnie byłem na Miodowej w szkole muzycznej. I powołaliśmy do życia z Sernikiem zespół Warszawian Spring. Warszawian Spring to był taki minimalistyczny projekt, fortepian plus taśma, staśmy swoje odgłosy miasta, albo odgłosy, które Paweł Kwiecień, Sernik, nagrywał w szkole, nagrywał na lekcjach, bo on też chodził do jakiegoś dobrego liceum i nagrywał panie, które mówiły tam panie od polskiego czy od historii. I robił z tych nagrań pętle kasetowe, wycinał dany fragment i sklejał tą taśmę w pętle. W związku z tym wychodziły przedziwne jednoegzemplarzowe wydawnictwa Sernika, gdzie była jakaś potykająca się ciągle fraza zapętlona jakaś taka. Z lekcji, tak. Plus nagrywał takie odgłosy albo z budowy, albo z tramwaju, no właśnie typowo takie miejskie. Myśmy miksowali, Paweł też grał na gitarze elektrycznej, miksowaliśmy dźwięki właśnie otoczenia z fortepianem. No i zagraliśmy w Sigmie pierwszy koncert. Potem Artur Lassen się przeniósł do Oka, do Ośrodka Kultury Ochoty, zagraliśmy tam drugi koncert w Oku. Kolejny koncert w remoncie już, jak Sernik pracował w remoncie. No i właśnie dlaczego Sernik pracował w remoncie, ponieważ myśmy się zgłosili na festiwal Poza Kontrolą w 1987 roku i zagraliśmy koncert po prostu jako zespół. Sernik zamordowany w procesie nielegalnym. Dopożyczyliśmy jakby kilka osób. Był chłopak z któregoś składu, podobno Tiltu. Nie wiem w ogóle do dzisiaj, kto to był, szczerze mówiąc, ale ktoś tam na perkusji grał. I był też Mariusz Bachowicz, zespół Hiena, generalny wydawca, niezależny z łańcucha AML, Anti Music Deadline, wydawca kilkudziesięciu kaset. Tak. I tak, zagraliśmy taki koncert na Poza Kontrolą. Ja się jakby bardzo spodobał Grześkowi Brzozowiczowi, który był jakby szefem festiwalu. No i w ogóle Paweł mu się jakby spodobał też jako taki człowiek, który był taki rzutki i przedsiębiorczy, co jest ciekawe. No i go tam zaangażował. Ja w ogóle zaczął pracować w ogóle w tym dziale organizacyjnym Ligiery. Ale właśnie Paweł Kwiecień-Sernik stworzył tam sekcję Zakręt, która się specjalizowała w koncertach awangardowych, więc sprowadzał różne bardzo ciekawe zespoły. Jakie to były zespoły? No to znaczy, to co powiedzmy towarzyszyło, Sernik był odpowiedzialny na kolejnej na przykład edycji Poza Kontrolą za taki dzień niezależny, za dzień awangardowy, więc tam był R27, był Mac Marian, z tego co pamiętam, Zoilus taka grupa chyba była. Tak. Prawdata. No to taki wspólny jeden koncept w ramach którejś tam poza kontrolą. A poza tym w ciągu roku robił koncerty. No, zrobił po kumotersku koncert 997, zrobił właśnie też Fioletowe Płyny Zdrowotne. Marcelo Samanhoffa, tak, to też. I inne zespoły. No, ale też urządzaliśmy takie w ogóle słuchania płyt, tak, dokładnie też bardzo podobnie jak Lassen. No i jak Heniek Palczewski, się okazało. Po prostu postawiliśmy płyty Zowiet France, zresztą jedna z kasek, które tutaj dzisiaj będzie, to jest Zowiet France. Ponieważ też istniał rynek wymiany w ogóle płyt wtedy. Myśmy się wymieniali płytami z różnymi ludźmi z Polski, ale też z zagranicy. No, Zowiet France, tam ludzie chyba z Anglii właśnie poszukiwali płyt z Warszawskiej Jesieni, więc myśmy wysyłali płyt z Warszawskiej Jesieni, oni nam nasze i oni nam autorskie swoje płyty. No i po prostu dzieliliśmy się tym, co dostawali. Tak, a wszystko było na wagę złota, bo było wszystkiego tak bardzo mało. Wszystko było tak, to wszystko było takie dosyć... No i proszę, dojdźmy do tej marchewki w ogóle, to i wasze pojawianie się marchewce. To są zapętlone różne rzeczy, nawet... ja tutaj... To jest niedaleko, tu wszystko się dzieje na tej osi, na tym trakcie królewskim, bo to już od lat się tutaj wszystko... Dużo rzeczy jakby dzieje, bo to są czasy jeszcze hipisów właśnie Malickiego, ci ludzie, którzy się snuli tutaj po tych winiarniach, także bardzo dobrze się, Łukasz, umiejscowiłeś. Ja. Idealnie, słuchaj. Nie ma ja w tym wina, ale dziękuję. Tak. Jakby się wpisujesz następnym lokalem.
było jeszcze miejsce zwane Pracownia Dziekanka, którym kierował Tomek Sikorski, nie mylić z kompozytorem Tomkiem Sikorskim, Tomaszem Sikorskim. Słuchajcie, te koincydencje są właśnie, właśnie też o tym głównie chciałem dzisiaj mówić, o tych koincydencjach. Ale o tej, najpierw Pracowni Dziekanka. I w Pracowni Dziekanka w podziemiu przez jakiś czas ćwiczył Zdasię Dezerter. Oraz potem ćwiczyła grupa Radio Warszawa. No właśnie, Radio Warszawa kierowana, jakby kierowana przez Libero Petricia, czyli studenta Akademii Sztuk Pięknych, jugosłowianina. To już pewnie by powiedział, z której Republiki Jugosłowiańskiej to by nam powiedział, wiesz, Grzesiek Brzozowicz. Też. Nasz Jugol polski. No ale w każdym razie Libero był bardzo ekstrawaganckim plastykiem i performerem. Nie towarzyszyli mu inni koledzy, też jakby bardziej plastycy niż muzycy. A Krzysiek Żukowski chodził ze mną do szkoły, do klasy, do Sorbony. I do Sorbony ze mną do klasy chodził też legendarny dla mnie, ale myślę, że też dla fanów kina w jakimś sensie polskiego, Robert Cherubin. Robert Cherubin to taki aktor, też amator, który zagrał dosłownie w kilku filmach polskich, głównie znany jest z filmu Zabicie Ciotki Grzegorza Królikiewicza, gdzie zagrał główną rolę, fantastyczną. A tam Boga grał... Gustaw Holubek grał takiego... Ale świetny film, natomiast... Wiem. Mita. A, Mita, tak? O kurczę, no, to nie wiedziałem. Mita się pojawiło. No tak, tam też gra... Boże... Ach, dobra, nieważne. W każdym razie jest to taki bardzo poważny film, ważny dla w ogóle w Polsce. W 1984 roku powstały według prozy Bursy. Robert zagrał tam główną rolę. Ja już przeczytałem wszystko o tym filmie, także jakby wiem wszystko. Roberta znam osobiście. Robert z nami grał w 997, jest na tej płycie. Okazał się świetnym perkusistą, no i świetnym, ponieważ miał jakieś warunki aktorskie, no więc świetnie mówił, świetną miał dykcję, bardzo dobrze to wszystko, emisja, ta impostacja, tam bardzo dobrze to wszystko się działo. Jest jakieś tam teksty, nie wiem nawet czyje on tu mówi na tej płycie. No po prostu ja przyszedłem na próbę do Radio Warszawa. To jeszcze musimy tak dodać, jak gdyby tam, że tutaj Żukowski wspomniany, to tak. Też Instant Art, Detain, to jak gdyby też takie ważne zespoły w tamtego czasu, też to obok tam to po roku 90 też wydał na kasetach. Tak jest. A obecnie rok chrześcijański i rok protestancki. Tak, właśnie Krzysiek Żukowski. A Familia Radio Warszawa to jest bardzo ważna rzecz w ogóle i ciężko, znaczy chyba nie ma możliwości wydania, tak. I która była też inicjatorem jak gdyby do tutaj wspomnianego przy wcześniejszym naszym spotkaniu tam załogi włocławskiej MPWAT, nie? To jest jak gdyby, to była jak gdyby taka koniunkcja, bo tak, bo on był starszy i oni młodsi się inspirowali jak gdyby, jak gdyby na ten grunt polski te idee. Mieli się czym inspirować, bo oni oprócz takich wydarzeń w hybrydach na przykład swoich, czy właśnie w Dziekance, zagrali na przykład ogromny koncert w hangarze na Gocławiu, który jest obecnie skocznią na trampolinach dla młodzieży czy dla dzieci, ale kiedyś był po prostu ogromną, pustą, totalnie industrialną halą, no, dawnym hangarem, bo tam było lotnisko, że ja tam mieszkałem, bo tam mieszkałem na Pradze Południe, dokładnie na Egipskiej, no i za pętlą autobusową obok, w której mieszkałem, bo już zarośla trawa krzaki i dalej było już lotnisko trawiaste, słynne warszawskie. No i ten hangar był kiedyś hangarem. No i w tym hangarze Radio Warszawa urządziło gigantyczny koncert w 1986 roku, ale taki naprawdę potężny. A to oni występowali? Występowali, plus jeszcze wypożyczyli muzyków ze szkół muzycznych na instrumentach dętych. Tak, tam była ogromna scenografia, tam się coś waliło, coś się przewracało, coś się paliło. Potem też ogromny spektakl tam swój pokazał Lafura Delsbaus. Dokładnie taki wspaniały. Jan, byłeś tam, tak? Ogromny. No myśmy na podobnych wydarzeniach byli. Warszawa. Tak, ja tak jest. Na wszystkich koncertach Radio Warszawa, na których mogłem być. A no właśnie. No więc właśnie dlatego mówię, że nie był to zespół, który się tam gdzieś przewinął przez jakiś przegląd, czy coś. Oni byli zainteresowani działaniami na szeroką skalę, no ale też dlatego, że byli bardzo wizualni, byli bardzo plastyczni, więc oni
musieli wyglądać, musieli się pokazać, tam nie chodziło właściwie do końca. No i po prostu libero powiedział, a to fajnie, Bolek i Sernik, ja mówię, no dobra, ale Warsawian Spring. Chcieliśmy wystąpić jako Warsawian Spring, taki minimalistyczny, wiesz, tu pianinko, Brian Eno, taki ten. Dobra, ale on był taki, mówił po polsku nieźle, ale miał swoje, zawsze forsował swoje jakieś koncepcje. No i nas wpisał w program jako Bolek i Sernik. Aha. Po prostu byliśmy Bolek i Sernik, taka, nie wiem, jak Bolek i Lolek, czy jak Jacuś i Agatka. Lody Bambino, tak wyglądało. A program był ciekawy i niestety ja nie mam żadnego egzemplarza i też poszukuję. Program Festiwalu Marchewka tego pierwszego był w formie kapelusza sobiennego, jakby z gazety się robiło kapelusz do malowania mieszkania. A ja widziałem taki plakat w ogóle. I to był plakat, ale plakaty ale były... Ale duży w ogóle, plakaty, wiesz. Plakaty wielkie A0 i to złożone we dwa plakaty tworzyły jeden. Bo to było właśnie, znowu mówimy o tym, że oni byli wizualni, po prostu musieli wyglądać. Więc to były, naprawdę waliły po wtedy nie było takich plakatów w ogóle. To jeszcze jakby jeden stanowił dwa. No tak. Ale to, o czym mówię, to był program. To był wydrukowany program. Zamiast takiej kartki, prawda, z wydrukowanym programem, oni zrobili po prostu kapelusz a la gazeta, no i z tą całą historią. Więc my jako Bolek i Sernik wystąpiliśmy jako że tak powiem, przedgrupa do support do test department. Proszę. No. No i tak było, że po prostu wylądowało pianinko w tej hali gwardii, które tam niknęło totalnie, bo wyglądało tak mniej więcej. No tak. Obok stał Sernik z gitarą coś tam grający. To wszystko bardzo było słabo słychać i ludzie czekali właściwie tylko na test department. No więc bardzo szybko nas jakby zagłuszyli. Ale to jakby się wpisywało też w to, bo myśmy byli tacy... Tak. Tacy właśnie schowani w ten industrial, właśnie takie stłomszone to pianino, ten ja tam jakieś zalążki Chopina też grałem, no takie właśnie takie wbite w ziemię Chopinalia były, nie? Plus jakiś tam gitarka. No i w pewnym momencie się odsłoniła kurtyna, oni też sami wszystko jakby robili, bo ta kurtyna też była jakoś pomalowana, to była nieprawdziwa kurtyna, tylko po prostu jakaś szata taka właściwie, jakaś taka ogromna szmata tego typu, tylko no, na miarę hali gwardii, czyli to miał, nie wiem, kilkanaście metrów po prostu wysokości. I z tyłu już, znaczy zanim się osłoniła ta kurtyna, to już było słychać beczki. Proszę, nagłośnione, tak? I już śruby i tak dalej. I po prostu myśmy na tle z department przez moment zagraliśmy razem, po czym zepchnięto pianinko, bo było na kółkach i nas zepchnięto, więc to już bardzo miło wspominamy jako tego śmieszną przygodę. I teraz, bo mówiłem o tej dziekance, bo jeszcze przez sekundę i mówiłem o Tomku Sikorskim. I teraz Tomek Sikorski jest następny rozdział w ogóle, bo Tomek Sikorski prowadził tą dziekankę, część wystawienniczą, plastyczną i tak dalej. Też jakby pozwalał zespołom grać na dole, co też świadczyło o tym, że jakby był otwarty na wszystkie takie formy kultury, ale coś chciałem o nim powiedzieć, ale zapomniałem w tej chwili. Też ogromnym orędownikiem Mylartu też był. Zrobił wielką wystawę Mylartu. To był też taki czas w ogóle, też, nie? Tak. Na całym świecie jak gdyby, nie? Że się tak. Zdobiło się w ogóle te opakowania, te koperty w ogóle, nie? To... W tej chwili tak. co to jest Mylart? No, tak, to... bo to była jedna forma jakby też kontaktu z zagranicą, wymiany takiej artystycznej właśnie i też muzycznej właśnie, bo też... Tak, dokładnie. Duża wystawa była Workers' Paradise, tutaj właśnie w 87 roku. Ja też jakby wziąłem w niej udział, bo przyniosłem jakąś tam swoją pracę, którą zresztą był plan jakiejś sali teatralnej i to był jakby, ja to zarażałem jako plakat Laibacha. Było na takim żółtym, pożółkłym, starym papierze, taka masowa produkcja jakaś dawna drukarska. Czy katalog z tego, tak. tego formatu mniej więcej? Z tego, ja co ja pamiętam, to była 5 chyba, tak? A no widzisz. Aha. No tam dużo ludzi było, też wiem, że Skiba brał w tym udział, Paweł Petasz był taki, jeśli chodzi o Polaków, nie? Sprawdzę, czy tam jesteś. No i później, później sobie żeśmy się tam oczywiście wymieniali tymi pocztowymi rzeczami. A jeszcze właśnie, dlaczego to Tomek Sikorski? Aha,
Swego czasu, jak jeszcze Malicki robił różne akcje przedziwne, też performerskie, na przykład Jacek Malicki, o którym mówiłem z grupy w składzie, zamknął się w Galerii Dziekanka w podziemiach na kilka tygodni, jak w więzieniu. I po prostu o głodzie, licząc tylko na to, co mu przyniosą przyjaciele. I przyjaciele mu przynosili cebulę, różne jakieś takie więzienne właśnie, czy herbatniki. No. I on tam się przykuł do czegoś i po prostu tam mieszkał. I Sikorski mu pozwolił na taki performance wielotygodniowy po prostu tam, nie? Przeżył. Tak, oczywiście, no, żyje do dziś, to w Spodkowie Leśnej mieszka. No i to tego typu też był człowiek. Ale znów ta koincydencja Tomasz Sikorski i Tomasz Sikorski, drugi. Tomasz Sikorski, kompozytor. Tomasz Sikorski, kompozytor 1939-1988 był wielkim naszym idolem, jeśli chodzi o mnie, o Sernika, jeśli chodzi o stronę właśnie minimal music. Znaczy on generalnie uprawiał swój własny minimal, no tak jak Krause uprawia też swój własny minimal, to jest ten minimal niezwiązany z amerykańskim minimalem, nie ten minimal od Terry'ego Riley'a czy Steve'a Reicha, tylko właśnie ten nasz polski zupełnie inny, oni nawet nie słuchali tego Riley'a, Reicha nie znali, Krause może znał, ale Sikorski chyba się tym jakoś nie interesował, bardziej zainteresowany filozofią, Kierkegaardem, tam nie wiem, Kafką i po prostu Tomasz Sikorski był ogromnym, wielkim takim naszym autorytetem. Myśmy go nigdy nie widzieli na żywo, natomiast słuchaliśmy jego muzyki. Ja próbowałem grać, bo te kompozycje nie są aż takie strasznie trudne pianistycznie, przynajmniej ja sobie w domu tam jakoś tam grałem. Nawet ten materiał Warsawian Spring był w dużej mierze też inspirowany jakby nim. Ale dlaczego też o nim mówię? Myśmy w rocznicę koncertu Laibacha 13 listopada 1988 roku zagrali z Sernikiem koncert w Rivierze Remont pod nazwą 1311. No właśnie, tak, on też jest na YouTubie, poza tym jest też, co ciekawe, jest taka grupa na YouTubie, taka jakby jak to, grupa, tak, nazywa się Archaic Inventions, archaiczne znaleziska. To jest, nie wiem, czy angielska, czy amerykańska, czy niemiecka jakaś taka kto to prowadzi. W razie on wyciąga jakieś dziwne wydawnictwa kasetowe z lat 80. i je publikuje. I znalazł gdzieś też tą naszą kasetę i ją wstawił. Proszę, po prostu. No, ja do niego napisałem, że jest materiał wideo. Mówi, on niesamowity, kurczę, to normalnie jeden do jednego widać na wideo to co tam słychać. Ja prawie cały materiał skomponowałem na ten 13-11. Po prostu nie mieliśmy lepszej nazwy. No, bo 13 listopada była ustalona data. Był wtedy wolna duża sala Rivier i myśmy zagrali 13-11. Poza tym to był troszeczkę też taki do 13 grudnia trochę tam taki, no tam już powiedzmy naciągane to by było, ale powiedzmy, że trochę. No i ja na wstępie koncertu powiedziałem, że to jest rocznica Laibacha i tam dedykujemy. Zresztą to się zaczęło też takimi uderzeniami w werbel, tak jak Laibach rozpoczął swój koncert takimi kilkoma uderzeniami mocnymi w werbel, no to myśmy tak samo zaczęli nasz koncert. I proszę sobie wyobrazić, że po paru latach myśmy się dowiedzieli, że 13 listopada 1988 roku, dokładnie wieczorem tego samego dnia, kiedy myśmy grali w Rivierze, nie wiem, 500 metrów stamtąd, 600 metrów stamtąd, został znaleziony w swoim mieszkaniu martwy Tomasz Sikorski, ten kompozytor. No. Tomasz Sikorski mieszkał niedaleko Placu Konstytucji, dokładnie nie wiem, w którym miejscu, ale mniej więcej w tych rejonach, czyli naprawdę pół kilometra od Riviery, najdalej, w prostej linii. No i był znany z tego, że nadużywał różnych środków, tak? Miał różne stany depresyjne i różne rzeczy przyjmował, nie wiadomo jakie. W momencie jego znalezienia prawdopodobnie już od kilku dni nie żył. No ale jaka koincydencja, nie? To jest też niesamowite. No, i tego typu rzeczy jakby się ciągle gdzieś tam nam no nas zbudowały nas, tak? Wykarmiły nas takie rzeczy. W domu miałem kilka magnetofonów szpulowych. Pierwszy magnetofon to przywiózł mi tata. W szpulowym magnetofon miałam starszego 10 lat brata i przywiózł nam magnetofon z Niemiec zachodnich, Grundig prawdziwy, który stał się podłożem do kolejnych wersji kasprzakowskich tego tak zwanego Grundiga, taśmowy szpulowy magnetofon. I ja tak się złożyło, że odlutowałem głowicę kasującą i tylko nagrywająca była. I po prostu nagrywałem kolejne wersje. Stąd powstał utwór Odlutowane głowice. Jak miałem 15 lat, to taki zrobiłem właśnie fragment.
Tutaj zostały użyte sitko mikrofonu, też Grundig, który w ten sposób do wiolonczeli. Znaczy, używałem sitki mikrofonu, robiłem coś takiego. I stąd powstał taki efekt trochę jak przypominający Stone Music Zygmunta Krausego. Tam jest tylko rząd kamieniami, jakby rusza na strunach. Użyta też została instrument, użyty został instrument radziecki organola. To była taka miniaturowa, klawiaturowa historia, ale nie z klawiszami wciskanymi, tylko pobudzanymi elektrycznie takim długopisikiem. Taki był, taki powiedzmy tak jak później w telefonach późniejszych komórkowych, jakiś taki, czy w tych notepadach taki. Rysik taki. Tak, no to była ta organola. Jeszcze tam na koniec zabrzmiał kawałek Kraftwerku wgrany, ale generalnie to były nałożone, po prostu usunąłem głowicę kasującą, była tylko nagrywająca. No i ta taśma, którą skądś tam, no miałem po prostu taśmę wielokrotnie zapisywane. No jakość low-fi. No tak. Dziękuję. 84 rok. Tutaj powiem jak gdyby już manipulacje z taśmą, czyli powiedz mi, bo potem zaczęła się cała twoja przygoda z Eugeniuszem Świętej Pamięci Rudnikiem i całym studiem z Panem Polskiego Radia i jak gdyby kwestią taśm i jak gdyby pracy na taśmach. No. W którym momencie w ogóle odkryłeś jak gdyby studia dane i w ogóle jaka była w ogóle tego, jaki był start tej twojej przygody w ogóle? To jeszcze może później o tym studiu, bo jak idziemy chronologicznie, to później. No to wrócimy jeszcze, bo tutaj chciałbyś o tym jeszcze. Rzeczywiście taśma. Nam John Pike, znany artysta multimedialny i taki też, który jakby telewizję eksplorował, czy fenomen telewizji, fenomen tego medium. No ale też eksplorował wiolonczele w jakimś sensie, bo jego partnerka Charlotte Moorman, wiolonczelistka, była jakby przedmiotem jego różnych działań również, częścią. Nam John Pike sformułował piękne hasło Life is a tape i nawet stworzył taki rysunek z charakterystyczny z tą nawijającą się szpulą z jednej strony, a drugą pustą, jak dąży do końca. No, tak jak wygląda kaseta rzeczywiście, czy tam taśma rzeczywiście, głównie kaseta, bo jest w jednej formule, tak. Dwie szpule mamy zamknięte. Życie jest taśmą, tak? Jest początek, koniec. Świetna metafora. No tak, z tą taśmą rzeczywiście miałem strasznie dużo do czynienia, bo zanim u mnie był magnetofon kasetowy, no to był ten magnetofon szpulowy. No i rzeczywiście jak już pojawił się w moim życiu wątek studia eksperymentalnego Eugeniusza Rudnika i Bogdana Mazurka, no to wiedziałem, co to jest taśma. Miałem już wcześniej ją w ręku. Ale to była inna taśma, tej samej szerokości, ale to była taśma radiowa, inaczej nagrywana i już o innych charakterystykach. No ale to jest jeszcze kwestia przeszłości. Najpierw były lata 90. w które płynnie weszliśmy z kolegami z 997. No i ja oczywiście też się dostałem na studia. Najpierw byłem na muzykologii, na ATK. W 87 roku zdałem, zaraz po maturze w Sorbonie, zrobiłem sobie najpierw na maturę urlop w szkole średniej muzycznej. Była ekstrawagancja brać urlop na maturę w Sorbonie, bo to jednak tam były naprawdę niskie wymagania. No ale stwierdziłem, że dlaczego nie, skoro jest taka możliwość, powiedzmy, prawna. No i potem sobie dopiero zagrałem dyplom, już jak byłem na pierwszym roku muzykologii. Poszedłem na tą muzykologię, żeby gdzieś się dostać, żeby gdzieś być. No ale zawsze się szczycę tym, że też na ATK studiowali Robert Matera i Jacek Malicki również na filozofii. A zresztą tam też było grono bardzo ciekawych osób i bardzo ciekawych doświadczeń. To zresztą tam poznałem moją żonę, przyszłą Magdalenę. Właśnie w 87 roku się poznaliśmy, natomiast zaczęliśmy chodzić ze sobą dopiero w 91 roku. To też ciekawe, bardzo mała grupa w ogóle to była, kilku, dosłownie dziesięcioosobowa, która stopniała do jakichś 7 osób pod koniec studiów. No jak byłem na trzecim roku muzykologii, to zdałem na Akademię Muzyczną, na wiolonczele. Zrobiłem sobie taką pauzę po dyplomie, kolejną roczną, od wiolonczeli z kolei, byłem zmęczony trochę ćwiczeniem. No ale jakoś tam się dostałem i tam spotkałem ciekawych ludzi,
Głównie kolegowałem się z ludźmi z Wydziału Kompozycji. Nawet nie z reżyserii dźwięku, bo oni byli tacy bardzo fizyczni, matematyczni. Oczywiście świetnie słyszeli, ale mniej jakby... Zresztą byli nastawieni na jakość dźwięku. Jak wiecie, jestem nastawiony raczej na ekspresję. No i chodzi o to, że na kompozycji znalazłem takie pokrewne dusze. Też nieliczne, bo jakby też różne jest bardzo podejście. Muzyka współczesna, czy powiedzmy, to nie, dydaktyka muzyki nowej jest też bardzo takim ogromnym pejzażem różnych postaw, ogromnym rozziewem, tak? Same te takie kluczowe nazwiska, no powiedzmy między Xenakisem a Cage'em, no to jest po prostu jakaś totalna przepaść, jeśli chodzi w ogóle o podejście na przykład do wielu bardzo czynników, do materiału i do formy i do wszystkiego. Natomiast no to w mikroskali w warszawskiej akademii też bardzo, bardzo podobnie wyglądało. I takim pokrewnym moim duchem był Jarek Siwiński, Jarosław Siwiński, kompozytor, pianista, który powiedział, że nie będzie koncertował na fortepianie, bo nie chce, bo chce komponować. Był w klasie, takiej najbardziej twórczej klasie Włodzimierza Kotońskiego, w której też był Paweł Mykietyn. I w 90 roku rozpocząłem studia w akademii. Dosyć szybko założyliśmy z kolegami grupę MM. To była grupa, nazwa chodziła multimedia, ale to wtedy to multimedia nie oznaczało nic cyfrowego, tylko po prostu wtedy się mówiło multimedia na wykorzystywanie różnych środków wyrazu, tak, takich analogowych dostępnych, czyli w naszym składzie był saksofonista Rysiek Wojciul, był pianista Jarek Siwiński, który też obsługiwał syntezator, była pianistka Kasia Sznuk, jej wujkiem był Tadeusz Sznuk, słynny dziennikarz, była Kasia Kobus, wokalistka jazzująca, nasza koleżanka ze Szkoły Miodowej, był nim Piotr Suzin, którego wujkiem był Jan Suzin, słynny dzień prezenter, no ale to takie, po prostu to jest takie didaskalia, w każdym razie tak było. Była Agnieszka Skolik, reżyser filmowa po Wydziale Animacji Szkoły Łódzkiej. Był aktor, najpierw był to Piotrek Kobianko, a później zastąpiony przez Davida Foxa, czyli aktora z krwi i kości angielskiego. Był to angielski student kompozycji, który studiował w Warszawskiej Akademii, uczył się kompozycji, a przy okazji był po prostu aktorem. Był po prostu, uprawiał ten zawód jeszcze zanim w ogóle przyjechał do Warszawy, uprawiał go w Anglii. Robiliśmy angielskiego aktora i była Monika Gut, tancerka, prawdziwa tancerka, tańcząca normalnie w zespole pary, przepraszam, kameralnej warszawskiej, więc mieliśmy tancerkę, filmowca, mima, saksofonistę, pianistę, wiolonczelistę w mojej osobie i jeszcze inne osoby, jeszcze była wokalistka, no tak jak mówiłem, Kasia Kobus, później jeszcze była Daria Dobrochna-Kwiatkowska, też kompozytorka śpiewająca. Bo kompozytorzy zawsze zaczynali jakąś swoją przygodę muzyczną z jakimś instrumentem albo z głosem. I to była... Myśmy rzeczywiście troszeczkę tam zrobili różnych ciekawych projektów. Już nie chcę za bardzo o tym powiedzieć, ale znów naszą ideą było wskrzeszanie rzeczy, które wówczas nie były modne totalnie. Znaczy awangarda lat 60. została porzucona totalnie w latach 90. Nikt już o niej nie pamiętał. To była jakaś ramotka, teraz wchodziły media elektroniczne, komponujemy na komputery, no nie wiem, nikt tam, Cage, no to w ogóle tego, ja byłem zresztą na kursach muzyki kameralnej w Fontainebleau, amerykańskim konserwatorium w Fontainebleau w 92 roku, to jest taka szacowna instytucja założona przez Nadię Boulanger, w której studiowali na przykład Quincy Jones, Wojciech Killer, jeśli bardzo dużo można by wymieniać. To były letnie kursy, 6-tygodniowe kursy w zamku w Fontainebleau.
I tam byli sami Amerykanie, bo to jest amerykańska szkoła we Francji, po prostu letnia szkoła amerykańska we Francji, na którą jako stypendystów zapraszano też kilka osób z Europy Wschodniej. Ja się załapałem na ten program, jeszcze jakaś Rosjanka, rosyjska pianistka i jeszcze francuska skrzypaczka. A reszta osób była ze Stanów, dyrygenci, kompozytorzy, instrumentaliści. Ja pamiętam, i w trakcie tych kursów w 92 roku zmarł John Cage. Po prostu przyszło wiadomo, że zmarł John Cage. No i dla mnie to po prostu była jakaś nieprawdopodobna informacja. Ja mówię, w ogóle i ci Amerykanie dookoła, wówczas w moich żyłach płynęła Coca-Cola. Ja pamiętam, że po prostu chlałem strasznie dużo tego napoju. Oni sami po prostu, Amerykanie mnie, znaczy oni byli z takich dobrych domów bardziej, więc taki, u nich się tam nie piło coli za bardzo, no ale powiedzmy, że jednak się piło. No a ja naprawdę ich chlałem tyle, że oni powiedzieli, że nie widzieli takiego człowieka. I okazało się, ja właśnie mówię, ten Cage, mówię, no Cage, nie? I taki kompozytor, już nie wiem, czy to był Greg Remetz, czy któryś z innych kompozytorów, bardzo fajni, w ogóle bardzo fajni ci ludzie, skupieni na swojej twórczości, ale też otwarci na Europę, no przede wszystkim po to, że pojechali do tej Francji, no bo to pierwszy ich wyjazd w ogóle do Europy i taka atencja i ten, ale właśnie mówię, no i Cage, nie? A ten mówi, so what? Że zmarł John Cage. Nie? Kto to w ogóle jest? Że dla nich Cage nie jest żadnym... No ale to tak zwykle jest. Jest tak. Jazzowi, tak. Muzycy amerykańscy. Że nie Nicolas, nie? No więc właśnie. No więc, tak. Muzycy jazzowi amerykańscy też byli bogami w Europie, ale tam grali w klubach za 10 centów, za zupę i w ogóle to jest, są do dzisiaj właściwie podobne. W Stanach to muzyka to jest rzeczywiście już tak bardzo, bardzo cienko. To nie przeszkadza, że branża muzyczna jest drugą, słuchajcie, ja w to nie mogłem uwierzyć, ale branża muzyczna jest drugą po przemyśle obronnym wartościową dla budżetu amerykańskiego. Muzyczna, nawet nie aktorska, muzyczna. Nie, muzyczna. Mhm. No i tak z pewnością jest. Nie, muzyki szuka... Tak, show business. Tylko przemysł zbrojeniowy daje więcej pieniędzy. Tak jest, tak jest. To jest w ogóle... Tak jest. Nie, to nie przeszkadza, no oczywiście, tylko to jest też... No tak, to jest tyle czynników, ale to jest, nie mówimy o Stanach, ale rzeczywiście tak było. Ale ja znalazłem jedną popleczniczkę, że tak powiem, moich poglądów, tylko taką panią, która zresztą dzisiaj prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, jest znaną psychoterapeutką w Stanach, była pianistką, tam jej też podarowałem swój utwór, w ogóle bardzo fajnie tak, jakoś tak się żeśmy zaprzyjaźnili. Starsza od nas była tak, nie wiem, o 15 lat, ale była też na tych kursach. No i i wykonaliśmy razem 4:33. Proszę. No to się samo narzucało jakby, żeby taki uczcić chociaż tym, nie? Chociaż mieliśmy takie plany, że cały kurs zbierze się i zrobimy taką mega interpretację tego utworu. No to było bardzo fajne. A to się nie udało. Się nie udało. Także te 90 lata były niezwykłe. Ja stamtąd też przywiozłem od tych Amerykanów dużo partytur. Graliśmy te utwory z grupą MNT, co się dały zagrać. Oni głównie pisali takie skomplikowane bardzo rzeczy, więc nam się nie chciało za bardzo ćwiczyć, więc wybieraliśmy bardziej te konceptualne rzeczy. Ale na przykład w Paryżu odwiedziliśmy Toma Johnsona, kompozytora amerykańskiego, który od lat mieszkał w Paryżu. I on jest takim konceptualistą bardziej muzycznym, co nam bardziej odpowiadało. No i też dostaliśmy od niego partyturę, znaczy wówczas z tymi studentami, ja przywiozłem do Polski, później z grupami to żeśmy grali. No i przede wszystkim też graliśmy zapomniane, że tak powiem, partytury lat 60. polskie, mianowicie Bogusława Szefera TIS MW2, taki teatr instrumentalny, dokładnie skrojony na naszą grupę, rzeczywiście, bo tam był aktor, balerina, mim i muzycy, i pięcioro muzyków. Plus jeszcze inne utwory graliśmy, ale też takim bardzo emblematycznym twórcą polskim z tamtych czasów jest niejaki Leoncjusz Ciuciura, o którym miałem przyjemność opowiadać w Narodowym Centrum Kultury. To jest też taki materiał na YouTubie, bo wyróżniłem go jako jednego z kilku niedocenionych polskich kompozytorów. No już samo nazwisko i imię jest emblematyczne. Leoncjusz Ciuciura był autorem kompozycji bardzo ciekawych. On je tam datował w ten sposób, że
od 1963 na przykład do nieskończoności, jako data powstania. Ponieważ on tam miał, zakładał jakąś nieskończoną ilość permutacji wariantów, wersji swojego utworu. No i zresztą to było prawda, bardzo dobrze przemyślane rzeczy, na poły kompozycje graficzne, na poły takie właśnie konceptualne. No i myśmy wyjęli coś takiego, co poprzednio było grane na Warszawskiej Jesieni, nie wiem, 30 lat wcześniej na przykład. I do tej pory nikt tego nie dotknął, bo a nie, tak ciuciura, no dobra. I to wszystko było takie postponowane, więc myśmy to wyciągali z lochu. No ale ja już założyłem rodzinę i ja już musiałem się zacząć starać o byt, że tak powiem. No i niestety grupa MM uległa rozwiązaniu, bo nie było czasu na to. Na te rzeczy. Żeby, który to był? Jaki to był czas? To był 92 rok. Znaczy myśmy działali w latach 91-94 tak naprawdę. Ostatnie dwa wielkie koncerty, dla nas były wielkie. Zagraliśmy koncert WES 1 duży, organizowany przez Związek Kompozytorów Polskich. Tam graliśmy własne opery multimedialne, notatki z podróży. Już nie pamiętam drugiego tytułu w tym momencie. Rysiek Wojciech mnie zabije, jak się dowie. Rysiek napisał teksty. Pozdrawiamy tak. Ryśka. Pozdrawiamy Ryśka. Zagraliśmy dwa duże koncerty w Centrum Sztuki Współczesnej. No to właśnie zdaje się, że to Andrzej Załęski, tutaj dzisiaj przed chwilą też pozdrawiamy przyjaciół, tak. Wspominali. Andrzej Załęski sprowadził też sekcję w Centrum Sztuki Współczesnej, taką właśnie poświęconą jakby muzyce nowej, czy w ogóle formą sprowadzał i webitową, i bardzo dużo różnych wykonawców. No i zagraliśmy właśnie w centrum, w sali laboratorium, jeszcze tej starej. Dwa duże koncerty. To był właściwie koniec tego przedsięwzięcia. Bardzo szkoda, no ale tak to już musiało być. No i tutaj już... To właśnie, bo potem się dzieje, tak. Potem dzieje się końcówka lat 90. No i gdzie ty się najbardziej odnajdujesz, jak gdyby, w którym ty już... Mm-hmm. Bo to jeszcze jest czas przed kabaretem, oczywiście. A czy to już jest ten czas, że poznajesz, jak gdyby, wchodzisz jak gdyby głębiej w tematykę studia eksperymentalnego polskiego radia, czy... No, właściwie to nie. To jeżeli już mówimy o studiu, no to dopiero to się zaczęło To, że słuchałem jakby muzyki elektronicznej, czy muzyki na taśmę, no to jakby też słychać może nawet po tym utworze z 1984 roku, że słuchałem nocnych audycji, tak, gdzie tam dolatywał do mnie Pierre Schaeffer, tak, czy Bogusław Schaeffer na przykład. Natomiast czy to, że chodziłem na Warszawską Jesień, począwszy od tego momentu, kiedy brat mnie zaprowadził, to chodziłem co rok na każdy jakby festiwal. Że wysłuchałem Apokalipsy według świętego Jana Pierre'a Henry, współpracownika Pierre'a Schaeffera, to tak też mnie kształtowało i słuchałem tych nocnych audycji Horyzonty Muzyki, prawda, i muzyka Hortus Musicus, Hortus Electronicus, które też prowadził Bogdan Mazurek, więc sobie słuchałem oczywiście tej muzyki, też niezależnie od tego słuchałem też audycji Kordowicza, czyli El Muzyki, czyli też jakby drugiego pasma. Piękna, tak. No i to był ten Artur Lasen, który też jakby nam tutaj wpuszczał te dawki innego typu muzyki. Natomiast samo już zetknięcie ze studiem, no to było takie fizyczne, dlatego że ja w 1997 roku zacząłem współpracować z Polską Orkiestrą Radiową, czyli teraz obecnie Orkiestrą Polskiego Radia na ulicy Woronicza, jako wiolonczelista, jako taki dochodzący. I no już tam myśmy mieli próby na parterze, a na piętrze mieściła się pracownia Eugeniusza i Mazurka, obydwie pracownie. No i stamtąd już dochodziły takie dziwne odgłosy, dzikie hałasy i różne odgłosy strzelaniny, krzyki i jakieś takie horrorystyczne efekty. No i ja tak nie bardzo wiedziałem, co to jest, ale jak w 2000 roku już zdałem na etat, to już tak częściej tam bywałem, już nie byłem taki doangażowany, już tam pracowałem. I nagle się okazało, że tamtą pracownię właśnie to ma Eugeniusz Rudnik. No i któregoś pięknego dnia, to już w 2003 roku, wybrałem się na, po prostu wziąłem się, zebrałem się na odwagę. No i 16 grudnia 2003, to pamiętam dokładnie, zapukałem do pracowni,
czy mogę. Jakie właśnie to było pierwsze spotkanie z mistrzem? No nie, no to po prostu się bardzo ucieszył, że ktoś się zainteresował i w ogóle. Bo on miał taki zwyczaj, że po prostu dlaczego te głosy było słuchać? Bo on miał zwyczaj, że odsłuchiwał te swoje materiały przy otwartych drzwiach. Jeszcze przed samym studiem, przed drzwiami stały dwa fotele i stolik. I on siedział na jednym z tych foteli. Każda osoba, która przychodziła, mówi: chodź, siadaj, posłuchaj, jak ci się podoba. I tam strach było przechodzić, bo łapał i po prostu kazał słuchać. Tak. Jeszcze wówczas można było chyba palić na korytarzu, więc on tam jarał po prostu. A potem już wychodził takie palarni na końcu korytarza. No ale jeszcze wówczas dosyć... Ja wtedy akurat te odgłosy się niosły po prostu po całych tych korytarzach, po całym Woronicze. Kopalnią historii o Rudniku jest jakiś Marek Nowak, który jest szefem techniki w tym budynku, który był w studiu do dzisiaj, jeszcze niedługo wybiera się na emeryturę, w styczniu chyba coś. Marek potrafi godzinami o Rudniku opowiadać. Godzinami potrafi o nim opowiadać właśnie te wszystkie rzeczy, te fotele, te papierosy, te pety. Kola też zresztą. Przepraszam, to sponsorskie zobowiązania. Tak? Strata żywność, tak. No dokładnie. No nie, no i to ja już zawsze też o tym opowiadam, że mój ojciec zmarł, jak ja miałem 15 lat, rzeczywiście właśnie w tym 84 słynnym roku. W jakimś zakresie Eugeniusz Rudnik po prostu stał się moim zastępczym ojcem. Tym bardziej, że był dokładnie z tego samego rocznika, co mój tata. Jakoś pasowało mu to, że może komuś to pokazywać, to co zrobił, to co stworzył do tej pory. To się bardzo szybko zbiegło z likwidacją studia i z koniecznością eksmisji tych materiałów. On sam wynosił do kontenera, do śmieci wiele rzeczy, bo tak był zobowiązany, bo dostali jakiś tam deadline. Z tym się wiąże też historia, którą pani Małgosia Małaszko opowiada zawsze w związku z tym, że też Rudnik ją kiedyś zawołał, obecna dyrektorka programu Rudnika. Tak, pozdrawiam ją, Małgosia. Tak, właśnie Rudnik ją zawołał, mówi: słuchaj, chodź, na chwilę chodź. I poszli do toalety, a w toalecie stała taśma ze ścieżką dźwiękową rękopisu znalezionego w Saragosie. Pasa z Pendereckim, ale głównie z materiałem Mazurka, tak naprawdę, które tworzył do tego filmu. Też pamiętajmy o płycie, którą wydał Wojciech po latach, rękopis znaleziony w Saragosie, Biały Play, który w dodatku na okładce ma zdjęcie Rudnika, który stoi przy konsolecie, co jest nieprawdą, ponieważ muzykę realizował Mazurek oczywiście. No ale akurat takie zdjęcie było, tylko też o tym pamiętajmy. Też jest anegdota, że Wojciech Pendereckiego łapał gdzieś też w toalecie. Możliwe. Z zapytaniem, czy jest możliwość wydania w ogóle tego. Aha, no właśnie. To są. No i właśnie to, że ten rękopis znaleziony w Saragosie i taśma znaleziona w toalecie. Prawda? I to jest taka, te metafory, które się w życiu po prostu zdarzają. No i ta likwidacja przyspieszyła ten proces u mnie potrzeby archiwizowania. Potrzeby ocalenia od zapomnienia. No i genio mi po prostu kilometry taśm pokazywał, puszczał, prezentował to, co można było no, po prostu opisać i tak dalej. Później było takie przekazanie, gdzie on właściwie jak przekazywał, to wszystko to sam opisywał i słuchał jeszcze te rzeczy, których dawno już nie słyszał, więc jakby wiadomo, co jest co. No ale rzeczywiście to jest jakaś nieprawdą spuścizna. Tutaj dzisiaj na sali jest Paulina, która też wzięła udział w tym, w zasadzie też w tym procederze w jakimś sensie, ponieważ z Natalią Babińską zrealizowaliśmy, no ja byłem jakby producentem materiału muzycznego Rudnika, bo po paru latach się tak złożyło, że byłem producentem jego utworów, ponieważ on już nie produkował utworów w radio, tylko korzystając z mojego studia jeszcze wykonywał zobowiązania, które miał takie zobowiązania wobec Norwegów i wobec Muzeum w Wilanowie i tak dalej, to już realizował u mnie. I po prostu ja jako producent udzielałem praw do muzyki, do filmu Natalii Babińskiej, który był takim trochę performatywnym działaniem. Paulina była kierowniczką programu całego Warszawskiej Jesieni, poświęconego właśnie prezentacji tych utworów. Małej Warszawskiej Jesieni, tak. Na Małej Warszawskiej Jesieni.
Tak, ale to była Erdada. To była Erdada, tak, utwór Erdada. W całości, właśnie film jakby zrobiony do muzyki, to oczywiście do utworu 1:1, także nie odwrotnie, tylko to był mega wideoklip, no w ogóle wideoklip, nazwanie tego wideoklip, powiedzenie wideoklip to jakby nic nie powiedzieć, no ale to ogromna praca graficzna, artystyczna, więc ja się też szczycę tym, że kilka utworów Genia zabrzmiało po raz pierwszy w Pekinie, w Paryżu, ponieważ takie miałem możliwości. To znowu dzięki grupie Mozarta, tak. Ponieważ z grupą Mozarta mieliśmy występy w Chinach, mieliśmy wiele bardzo koncertów w Paryżu. I udało mi się w IRCAM dokonać takiego prawykonania jednego z utworów Genia, dokonać w Pekinie takiego utworu, takiego prawykonania. No to było takie półoficjalne oczywiście, bo to było jakby podwiązane pod nasze działania. Ale fakt jest faktem, że tam zabrzmiało po prostu na dużych paczkach, w ogromnych salach, bo na 2700 osób w sali w Pekinie zabrzmiała jakaś tam kompozycja. No i ja to oczywiście jakby Geniowi też to zgłaszałem, przywoziłem, to było dla niego chyba no, miłe. Później tam zrealizowałem jakiś film o nim, no i tak to wszystko się... O tym można było opowiadać oczywiście bardzo długo. Ja oczywiście tobie też zawdzięczam, bo ja też dzięki tobie poznałem Eugeniusza. Tak. I też jak gdyby, to zapamiętam przede wszystkim to, że to on jak gdyby, mając ten charyzmat mowy, nie, gdzie to można było się, zresztą pewnie część z was jak gdyby spoznała, nie, i tam słyszeliście nieraz Genia, no to on naprawdę miał taki dar mówienia, nie, że to się znikało w ogóle, nie, że to było takie, że... To jak gdyby ta, no to było takie bardzo ciekawe, zarazem on taki bardzo skromny w tym wszystkim i taki bardzo normalny w ogóle, nie? To było takie znamienite w ogóle, nie? Więc to też ci, za to ci bardzo dziękuję. No i potem po drodze robiliśmy jakąś taką serię właśnie tych płyt właśnie poświęconych muzyce Eugeniusza i też jeszcze do tej Erdady wrócę, tam jest też bardzo wspólny utwór jakby, nie? Więc to też taki... Tak, no to krótki właśnie może przykład, bo to przymierzając się do różnych rzeczy robiliśmy takie szkice i tutaj właśnie jest coś, co mamy Eugeniusz Rudnik i ja z materiałów jakby, to była rzeczywiście taka współpraca, ja miałem materiały od Eugeniusza, do tego dogrywałem wiolonczele, dogrywałem w studio w Polskim Radiu, to była produkcja prawdziwa, z tego później powstał duży utwór wspólny z Jarkiem Sifińskim, Epilogos, który zresztą Genio nazywał na swój użytek Depilogos. Zresztą tam były różne tytuły też tam, powiedzmy, Labalia i tak dalej. No ale to było odniesienie do utworu La Folia, elektronicznego takiego z innego kompozytora. Natomiast tak powstał jakiś taki wspólny kilkunastominutowy długi utwór, ale ja po prostu puszczę taki fragment materiałów, które się tworzyły w trakcie. To była produkcja Radia i za chwilę jeszcze do tego jeszcze wrócę. Thank you.
po latach też doszło do mnie, że po latach. Na naszym koncercie grupy Mozarta w 2003 czy 2004 roku w S1 właśnie był Eugeniusz i był też Bogdan Mazurek. No i jakby to, co my robimy w grupie Mozarta, to bardzo często jest operowanie kolażem. No a w końcu genius no, jest jakimś takim no, reprezentantem kolażu w muzyce, no więc to się bardzo mi dopełniało i bardzo, bardzo jest dla mnie no, takie znaczące, że eksplorujemy bardzo podobne rzeczy. No, może od tej strony, którą możemy słuchaczowi zaproponować, słuchaczowi przeciętnemu, który jest w stanie to zaprobować. Genio pewnie trochę mniej, ale on też jest niesłychanie komunikatywny w tym swoim lepieniu, klejeniu. To też nie jest takie bardzo niszowe. Nie, absolutnie. Dlatego to jest też uniwersalne. Też on ileś tak. Tych filmów oprawiał też, jak gdyby. Więc właśnie. No, więc to, dlatego go też brali reżyserowie, bo uważali, że to naprawdę dobrze się żeni. Absolutnie. Więc dla mnie to takie niesamowite, że w tych podobnych materiach myśmy pracowali. A tu doszło do takiego fajnego spotkania. I jeszcze zrobiłem dużo materiałów. Robiąc te materiały wiolonczelowe, która nagrywała Ewa Guziołek w S1, przymierzając się do tej wspólnej kompozycji, stworzyłem własne jakby własne kompozycje, takie mikrokompozycje. Mogę je teraz chwilę zabrać? Tak, Boguś, to czas. Thank you.
Dziękuję. Bo to jakby były rzeczy robione rzeczywiście z myślą o Rudniku, tak? Znaczy to materiały, które ja przygotowałem Rudnikowi i on je po prostu jakby nie selekcjonował. Natomiast, no tak, no po prostu chciałem już z tego zrobić jakieś też całości później dla siebie. A też pamiętam, że właśnie no. Eugeniusza w jednym z jego pokoików, tak. W łóżku była cała masa tych taśm, jak gdyby, nie? Tak. Tego było bardzo, bardzo dużo. To może powiedz, co się dalej z tym stało, jaka jest dalej historia, no bo oddałeś te rzeczy... No nie, no to no. Jakby Krzysztof Rudnik, jeden z synów tak, kompozytora, który też jest jakby, no, że tak powiem, współproducentem naszego albumu Maszyny. Tak. To album to jest też zapis kompozycji Rudnika, które od lat, od końca lat 50. Do lat 70., tak, do 80. prowadził, miał taki swój cykl Maszyny, których no, nie sprzedawał tego nigdzie, nie pokazywał, tylko po prostu rzeczywiście trzymał to w tapczanie, ale że był zafascynowany mechanizmami, maszynami. No co dzisiaj się wydaje może jakieś takie może nie pospolite czy ten, ale w latach 50. No, te dźwięki maszyn to były coś nowego, prawda? Czy ta automatyczna, no, tak, nie tak. Było czymś nowym, bo Luigi Russolo już był tak, zafascynowany dźwiękami przemysłu w latach 10. No, 1913 i tak. Ale chodzi mi o to, że przetwarzanie tego na jakieś kompozycyjne Piotrek też nam koncepty. Pomógł, też Piotrek dziękujemy za to. Tak jest, to, tak jest, tak jest. Piotr Nagłoski też oczywiście tutaj absolutnie pomógł właśnie w dotarciu, wiesz, znaczy do tych właśnie materiałów, do wyczyszczenia tego wszystkiego, no bo tego jednak jest to, tak, to były też produkcje jednak dokonywane na terenie Polskiego Radia, no to tak, też tak, pamiętajmy tak, o tym, więc musieliśmy... Kiedyś się znalazła tak. Michał Mędyk, tak. Chciał coś wydać, no i nagle się cudownie znalazła jedna z taśm, Krzysztof ją przyniósł, że ją znalazł, no i tam od razu została wciągnięta do archiwum, że to, że tam... No tak siedzi. A ja mogę przynajmniej pudełko sobie zachować dla samego ojca ręką. No tak, ta taśma się znalazła przecież bez pudełka. No właśnie. Więc, tak, no więc ogromne archiwum ma jest posiadanie Krzysztofa Rudnika i on... I on jest takim kustoszem pamięci, teraz tak jak kustoszem tak. pamięci radia był Eugeniusz, on to zawsze mówił, że jestem kustoszem pamięci, no to teraz jestem kustoszem pamięci o Eugeniuszu, jest Krzysztof, no i oczywiście pozdrawiamy. Tak, wychodzą nowe płyty Rudnika, nie napisawszy swoją książkę Ptacy i ludzie, to jest oczywiście zbiorowa praca, bo tam jest dużo autorów, ale Michał Mędyk zadecydował razem z krytyką polityczną, że na okładce będzie napisane Ptacy i ludzie, autor Bolesław Błaszczyk i inni. I inni. To nie widziałem jeszcze takiego tytułu nigdzie, znaczy takie, jak to wygląda. W każdym razie rzeczywiście, bo ja tam po prostu większość tych tekstów napisałem, no ale napisawszy tą książkę, znaczy pisząc tą książkę, umieściłem w niej anegdotę słynną o tym, jak to radziecka wycieczka kompozytorów podczas jednej z warszawskich jesieni odwiedzała studia eksperymentalne Polskiego Radia i został wytypowany Eugeniusz Rudnik, żeby ich tam oprowadził, pokazał mniej więcej możliwości i tak dalej. No więc Eugeniusz puścił jakiś jeden ze swoich utworów bądź jakichś produkcji, które realizował i ktoś z tej radzieckiej wycieczki kpiąco powiedział, mówi, czy tak samo by to brzmiało źle, gdybyś to opuścił od tyłu teraz, nie? No i to było takie prowokacyjne, genio, w odpowiedzi na to, dokładnie na tą zaczepkę, no wtedy nic nie powiedział, ale chwilę później stworzył swoje skalary. Dobrze, że ta zaczepka padła, dlatego że powstał pierwszy polski, chyba jeden z pierwszych na świecie poliwersjonalnych utworów na taśmę, który rzeczywiście odtwarzany albo od przodu, albo od tyłu, z dowolną prędkością, z dowolnym podziałem ścieżek, czy to jest lewa, czy prawa, czy razem, czy w rewersie, w jakimkolwiek układzie, ma sens muzyczny. Znaczy tam rzeczywiście są ściszenia, zgłośnienia, cięcia, także to zawsze ma walor jakiejś takiej formy.
Ilość też tych jakby permutacji jest spora. I te skalary to jest taka ta poliwersjonalna kompozycja. Podobne rzeczy tam robił James Tenney w Stanach w tym samym czasie, o czym oczywiście ani Rudnick nie wiedział, ani Tenney nie wiedział. Później się jakby, bo to są też takie koincydencje czasowe. Tak, samolotkiem był. Tak. No i powstała taka kompozycja. I wychodzą nowe płyty Rudnicka i wyszła, słuchajcie, płyta, która się nazywa Does it sound the same as worst as it can be played in reverse? Mm-hmm. Czyli dokładnie to zdanie, czy to tak samo brzmiało, gdyby został puszczony od tyłu. Co akurat to są dwa wolumy wyszły tego, dwie składanki, chyba w Stanach Zjednoczonych, pod tym tytułem. Mm-hmm. Zaczerpnięte jest to dokładnie to zdanie z tej anegdoty. Tak, z tej. I tam są utwory i Mazurka, i Rudnicka, i Knitla, i Sikory, mm-hmm. i różnych kompozytorów związanych ze studiem eksperymentalnym. Też powiedzą o Bogdanie Mazurku. Nie wiem, kto to wydał, bo nie znam tych ludzi. Też wyszła w antologii Anthology of Noise and Experiment? Nie pamiętam. Anthology of Noise Music, chyba. W każdym razie Subroza belgijska wydawała taką wielką antologię. To też jest Biały Kruk. Tak. Właśnie kilkanaście wolumów tej antologii jakby wyszło. Jeden z utworów Rudnicka też tam jest umieszczony. Francuska jakaś firma teraz też niedawno wydała też jakiś utwór Rudnicka. Szwedzi się też jakby obudzili. Tam był ten festiwal Fylkingen w Sztokholmie, to był festiwal poezji dźwiękowej, który też się zahaczał o muzykę, tak, no bo to szło w parze w latach 60. 70. I Fylkingen zaczął wydawać swoje archiwalne taśmy z festiwali, tam też wychodzą prace Rudnicka. Także to w ogóle powinien powstać jakiś instytut Eugeniusza Rudnicka, gdzie powinien stale pracować zespół osób, kilkanaście osób. Tak, ale to powinna być dotowana przez państwa naukowa instytucja, która powinna w ten sposób działać i powinna dawać stypendia i tak. Natomiast świetnie, że powstaje MSN, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej, z odtworzoną pracownią Oskara Hansena, czyli odtworzoną pracownią Soeksementa, gdzie też zasługi ma Piotrek Nagłowski, bo w zespole, w którym pracował w Polskim Radio, no po prostu zostały te urządzenia dawne Polskiego Studia Eksperymentalnego pobudzone na nowo do życia. Będą one służyły w siedzibie MSN-u, w odtworzonej tej starej pracowni. One będą nawet jeszcze lepiej służyły, ponieważ koncepcja tej pracowni jest taka, żeby we wnętrzach Hansenowskich wstawić, znaczy tak to robią w tej chwili, cały czas nad tym pracują, że te urządzenia, które udało się znaleźć w radiu, których ktoś nie wywiózł na złom, tak. bo nie tylko taśmy wynoszono do kontenerów, ale i urządzenia, unikalne urządzenia w ogóle, tak, na takiej zasadzie, jednoegzemplarzowe czasy. Na takiej zasadzie, jak mnie nie wyczyścicie tego magazynu, to ja wam po premiach pojadę. Mhm. No i dużo rzeczy niestety nie ma. Ale tam budowane to jest w takiej koncepcji, że jest to interfejsowane z bardzo współczesnymi ludźmi. Tak jest. I ja z kilkoma młodymi ludźmi już rozmawiałem, takimi 20+, dosłownie, to im już po prostu ślina leci, żeby tam wejść, żeby to zaczęło działać, żeby tam robić, żeby tam pracować. Tak, bo będzie można ciąć nożyczkami prawdziwą taśmę, ale tak. To, co się zrobi, to się coś sklei po instruktorze, bo będzie asysta i tak dalej, będzie można sobie na cyfrę w sąsiednim pomieszczeniu zgrać, przegrać, wziąć na pamiątkę, zabrać, wydać płytę. No tak, że w tym samym. Tak, zwiedzaliśmy plac budowy. Tam jeszcze Robert Janusz. Robert akurat nad budową specjalnie nie trzyma ręki, tam kto inny to buduje. Natomiast archiwa Roberta są zupełnie niesamowite. Dzięki temu, co on tam ma w tych archiwach. No to myślę, że to będzie bardzo ciekawa praca. To prawda. I to będzie coś z tego, o czym właśnie mówił Wojtek, że to będzie rodzaj takiego instytutu, tylko że nie samego imienia, ale na tych wszystkich instytutach. No tak, bo tam Bogdan Mazurek też w tym wszystkim jest bardzo też ważny, też tak. W twoim życiu też istotna postać, jak gdyby, nie? Więc... No tak, to kolejna książka, bo napisałem
w trakcie, znaczy przed pandemią zacząłem pisać książkę o Andrzeju Bieżanie. Ona została wydana w pandemii. Drugą książką, którą już pisałem w pandemii, była książka o Ogieniu. Trzecią książką była książka o Bogdanie Mazurku, która się nazywa Alla Mazurka, która jest, to jest tytuł zaczerpnięty z utworu Mazurka. Mazurek kiedyś stworzył taki utwór Alla Mazurka, biografia Bogdana Mazurka. I czwartą książkę, którą Łukasz jeszcze o tym nie wiesz, ale planuję zrobić premierę i ogłaszam tutaj premierę tej książki właśnie u ciebie w Zawiejach, jeśli pozwolisz. Oczywiście. Książka się nazywa Niepoznane światy Apolinarego Szeluto. O proszę. Czyli jednak sięgnięcie jeszcze w przeszłość, bo Szeluto zmarł w 1966 roku, no ale jego niepoznana powojenna twórczość, bo przedwojenna jest trochę znana, ale powojenna, kiedy popadł w obłęd, już jest nieznana, jest przedmiotem mojej najnowszej książki. No brawo. Więc wykorzystałem czas pandemii na napisanie czterech książek. Ale Bogdan Mazurek rzeczywiście mniej się o nim mówi, mniej się o nim wie niż o Rudniku, a jest postacią równie świetną. Filmów obdźwięczył, jak to Genio mówił, obdźwięczył setki. Podobną liczbę jak Eugeniusz. Mniej kompozycji autonomicznych, mniej takich działań, ale jeśli chodzi o dorobek ilustratorski, to niezwykła postać. Taka dosyć dramatyczna, tragiczna postać, bym powiedział, bo zmarł w takim zapomnieniu. Nieotoczony no, ale pamięcią rodziny. Wciąż tutaj żyje. Ale no. Jak widać, no. Kompozytorzy żyją wiecznie. No. I żyją wiecznie. Mówimy do dzisiaj o Bachu, o Beethovenie, a przecież oni też nie mieli różowo w życiu, ani nie tam w momencie odchodzenia z tego świata. No to nie ma takiego znaczenia. No dobrze, bo już to chyba tak dojechaliśmy do końca. No chyba mniej wydaje. Więcej. Jeszcze jak mówimy właśnie o tych końcach, to jeszcze bym jeszcze raz przywołał Bogusława Szefera właśnie. Też tutaj miałem też przyjemność dzięki tobie też wydać najwyższe wydawnictwo. Tutaj mamy tak. Monodram. Najwyższe wydawnictwo Requiem Rekwi. Najwyższe wydawnictwo i też jest ciekawe, bo gdybyśmy zgasili światła, to tutaj na okładce, na pudełku wspaniale zrobionym przez Łukasza widzimy okna. Okna i w ogóle domy są w ogóle osią i esencją tego dzieła. Tak. Monodram. Tutaj te osoby, które mają i to opowiedz o tym. Bo ja też tam tutaj nigdzie o tym nie ma takiej informacji, nie zdradzam tego, to jest tajemnica, ale te osoby, które mają to wydawnictwo, to spróbujcie sobie to okno poświetlić jakimś światłem i potem je wyłączcie, to zobaczcie, co się stanie. Więc to jest taka ciekawostka tajemna. No nie, no to powiedz może o tym, no bo to tajemna, to, ale... No powiedzmy o tym. Okno to jest farba fluorescencyjna. Jak się nasączy światłem w ciągu dnia, to w nocy świeci ta okładka. Tak, bo tam, gdzie są okna. Bo treść jak gdyby tutaj, czy w sensie jest opowieść o tym, co się wydarzyło w jednym mieszkaniu. No jak gdyby ja starałem się jak gdyby tutaj jak gdyby tym opakowaniem jak gdyby to zbudowałem kamienicę i tutaj też to mieszkanie. Jak gdyby, więc to... Ja mówię, że najwyższe, bo właśnie, tak jak mówię, ono jest wyższe w ogóle od płyty winylowej, więc nigdzie się nie mieści. I to są dwie płyty, ponieważ tak, monodram. To jest książka, zobaczcie się w takim formacie. Jest tam się pan Mazurek. Tak, Irena Jun tu jest wszędzie pokazana. Aktorka wspaniała, żyjąca, niesamowita aktorka polska. Powiedzmy Wolek o tym, bo też jak gdyby tutaj współwydawcą było Narodowe Centrum Kultury, to ja tu oczywiście pozdrawiam. Tak i też robiliśmy premierę tej płyty, tego wydawnictwa w Kordegardzie. I też właśnie dalej powiedz, że udało się ściągnąć panią Irenę na kilka chwil, jak gdyby z monodramem w tle. Nie? Pani Irena miała swój spektakl w Teatrze Studio, tam gdzie gra na co dzień. No i po prostu w przerwie, nie tyle w przerwie w spektaklu, bo ona ma wejście swoje na początku sztuki w Teatrze Studio. I tego danego wieczoru była premiera płyty Monodram w Kordegardzie i ona po prostu wyszła po swojej scenie z Teatru Studio, z Pałacu Kultury, przejechała tutaj taksówką do Kordegardy, myśmy wszystko zorganizowali, wyszła, powiedziała fragment monodramu szeferowskiego. To znaczy, autorami tekstów są Grecy, ale to jest... Tutaj jeszcze zobaczcie, też właśnie jest jak gdyby partytura, która Olek załatwił jak gdyby oryginału i to było, skanowałem to wszystko i to też w takim dużym formacie. Tak. Tutaj.
Irena Jun weszła, powiedziała fragment monodramu, wsiadła z portem w taksówkę i pojechała do Teatru Studio dokończyć sztukę i wyjść na oklaski i kłonić się. Także ona w wieku lat, no nie wiem, naprawdę nie zaglądam w kalendarz, bo nie wiem, bo to nie wypada. Ona naprawdę jest bardzo wiekową aktorką. I ona cały czas po prostu jest tak sprawna i chętna do takich happeningów, no powiedzmy. Tak, jakby nie było, no sztuka, wielki. Sztuka jak gdyby i znowu jest. I znowu zataczamy kolejny krąg. Nie byłoby tak samo grupy Mozarta, ja jestem święcie przekonany, w pewnym, tak mi się wydaje, rozmawiałem o tym z Janem Peszkiem kiedyś, gdyby nie kwartet dla czterech aktorów Bogusława Szefera. Kwartet dla mnie był jakimś takim niesamowitym wydarzeniem. Jeszcze miałem przyjemność chodzić do Teatru Polskiego na scenę kameralną na przedstawienie tego spektaklu wiele lat temu, jak przychodziliśmy do liceum. I byłem takim kaowcem trochę kulturalno-oświatowym, bo wyciągałem różnych kolegów i koleżanki na to. Ale właśnie głównie z Ryśkiem Wojciulem byliśmy takimi fanami bardzo i Szefera i właśnie tego kwartetu. No i to jest to powiedzenie słynne, że to nie, jeżeli ktoś w przebraniu klauna staje na głowie, no to jest nic. Ale jeżeli ktoś we fraku staje na głowie, to jest już coś. No i rzeczywiście dokładnie na głowie stają aktorzy Szefera w tym utworze, który, pamiętajmy, kwartet nie jest utworem teatralnym, tylko jest utworem muzycznym. Tam jest tekst. Tekst pełni formę nut, ale tam są powtórzenia, znaki powtórzeń, znaki interpretacyjne, ściszania, zgłaśniania, zagęszczanie tempa, zagęszczanie przebiegu, różnego typu procesy, które się stosuje do przebiegu muzycznego. Więc kwartet był prezentowany na warszawskiej jesieni. Był prezentowany na festiwalach muzycznych w Niemczech, w różnych krajach, zanim rozpoczął swoją karierę taką typowo teatralną. Tak. Krakowska wersja teatralna jeździ cały czas. Panowie mają już swoje lata. Tak jest. Tak jest. Miałem też przyjemność parę miesięcy temu być właśnie takiej inscenizacji. No, dokładnie w podstawowym składzie, czyli Peszek, bracia Grabowscy i Frycz. Także po czym pojawia się grupa Mozarta, w której, jak też Państwo na pewno się orientujecie, bo piątą książką, która się urodziła w czasie pandemii, jest książka o grupie Mozarta. Książka Jak to się stało, czyli historia grupy Mozarta. Jak Państwo wiecie, też nie gram od początku w grupie Mozarta, czyli od 95 roku, kiedy powstał zespół, tylko gram od 2000 roku. Moim poprzednikiem i założycielem grupy Mozarta był świętej pamięci Artur Remium, który zginął w wypadku samochodowym i ja po prostu wszedłem na jego miejsce. Ale pojawia się w 95 roku grupa Mozarta i koledzy też znają kwartet, bo to była jednak kultowa pozycja, nawet dla kogoś, kto nie lubi muzyki współczesnej, to jednak kwartet dla czterech aktorów był czymś niezwykłym, nawet właśnie dla muzyków, no bo jest to, tam jest taka scena, gdzie oni udają, że grają na instrumentach smyczkowych, więc w zamyśle jest to kwartet smyczkowy. Chociaż mówi o środowisku aktorskim, ale umowne, to jest powiedzmy zatarcie granic generalnie artyści performatywni. Tak? Więc też nie urodziłby się ten zespół Grupa Mozarta. Ja miałem to szczęście, że też jako 18-latek napisałem do... To jeszcze trzeba by jeszcze wcześniej zacząć od tego, że mój tata świętej pamięci kupił mi wstęp do kompozycji, ogromny podręcznik do kompozycji autorstwa Szefera. Duży format. Ogromny format, tak, który woził na tylnym siedzeniu naszego malucha pod takim kocem, żeby nie było widać, bo to miał być prezent dla mnie i w pewnym momencie go tam wręczył mi, mam dedykację od taty. Tata w ogóle nie był muzykiem, ale widział, jak mnie strasznie kręci muzyka współczesna. I potem chodziliśmy ten kwartet, no i później się jakby odważyłem też napisać do Szefera. Jeszcze w międzyczasie było to, że była dostępna książka Who is Who. No i patrzę w stronę Piotra Naukowskiego, który pewnie najbardziej będzie wiedział, co to jest, bo młodsi ludzie już nie wiedzą, że była po prostu książka, gdzie były napisane, to była chyba angielski koncept, kto jest kto. I to była w każdej bibliotece poważnej książka, gdzie słynni ludzie, dzisiaj mówimy VIP-y, były wypisane światowe VIP-y i były ich adresy. Proszę. I to nie jakieś tam adresy mailowe, czy jakieś adresy agentów. To, co dzisiaj możemy na International Movie Database, no, ale możemy tylko adres agenta na przykład zdobyć od tego aktora. Były adresy domowe. Stąd wiedziałem, że Penderecki mieszka na ulicy Cisowej 22 w Krakowie, a Lutosławski mieszka na Śmiałej 39, a Bogusław Szefer mieszka na osiedlu Kolorowe 2 w Nowej Hucie. No i ja...
ja odbywałem pielgrzymki do tych miejsc. Ja jeździłem, i to z moją też świętej pamięci, wspaniałą mamą. Myśmy pojechali pod dom Szefera, po prostu pod blok taki, taki normalny blok z wielkiej płyty. Po prostu popatrzę, gdzie mieszka Szefer. Proszę, no. Inna sprawa, że on mieszkał w Salzburgu już połowę czasu wtedy swojego życia, więc się tam mało bywał w tej Nowej Hucie, bo wykładał w Mozarteum w Salzburgu. Ale odważyłem się napisać do Szefera list, on mi odpisał, to było bardzo miłe, mieliśmy taką małą korespondencję, bo tam wysyłałem jakieś swoje próby kompozytorskie. I cały czas z tym Szeferem gdzieś, z nim dosyć trudny kontakt telefoniczny, bo potem też później dzwoniłem, bo on miał tą zajęczą wargę, nie bardzo było słychać, co on tam mówi, no ale jakoś tam można było się domyśleć. W każdym razie zaprosiłem go też na koncert grupy Mozarta do Filharmonii Krakowskiej. Niestety nasz organizator przydzielił, znaczy dał bilet, załatwił bilet dla niego darmowy, ale posadził go strasznie daleko, gdzieś pod jakąś balustradą, jakąś tam w ogóle gdzieś na samym końcu miał ten bilet, więc Szefer w tym momencie naszego spektaklu wstał, wyszedł na środek i oglądał na stojąco nasz spektakl. Więc to się strasznie szczycę tym, że to tak wyszło i to było strasznie, strasznie świetne. Nawet Szefer miał coś dla nas napisać, ale nie aktorskiego, nie w ogóle nie kabaretowego, tylko chciał coś muzycznego, żebyśmy grali jakąś. I przysyłał, mam jego kwartety, po prostu prawdziwe kwartety, które napisał, dużo bardzo kwartetów napisał. Tylko nasza specyfika polega na tym, że my nie gramy jednak muzyki tak na normalnie, nie gramy konceptów, tylko gramy nasze własne koncepty takie kabaretowo-komediowe, więc nie przystąpiliśmy, to są strasznie trudne zresztą rzeczy w ogóle dla instrumentalistów. No ale umiecznie. No, gdzieś tam pewnie by przez to przebili z ogromną trudnością, ale to już nie te lata, no, na studiach to więcej umieliśmy, teraz to musimy już się koncentrować na tej wąskiej naszej działalności. I opatrzność, no naprawdę Bóg też jakoś tak skierował mnie w pewnym momencie do Marka Hołonieckiego, z którym w momencie jak Szefer odszedł, kilka lat temu pojechaliśmy na jego pogrzeb. Pojechaliśmy z Salzburga na pogrzeb Bogusława Szefera. Marek Hołoniecki też ma bardzo taki otwarty też umysł. Marka pozdrawiamy. Oczywiście. Bardzo serdecznie. Marek prowadzi też piękną swoją serię wydawniczą płytową. Teraz właśnie robiliśmy teraz płytę. Tak, sprzedaje za jakieś bardzo malutkie pieniądze, tak, w audiomatach. Tak, to są też jeszcze inne sprawy, ale tak. Koncepcja Marka jest Tak, to jest też niesamowite i to jest kolejny piękny, niezależny wydawca w jakimś sensie. Ale też cały czas ma taką bardzo otwartą i głowę. I on po prostu najpierw w kaplicy, gdzie była msza święta właśnie za Bogusława Szefera, postawił głośniki. Tam była odtwarzana już częściowo muzyka, missa elektronika, a później już przygotował to wcześniej. Przywiózł ze sobą głośniki, które całą serię zasilaczy postawił na cmentarzu. To jest mały cmentarzyk w Salzburgu przy bardzo historycznym kościele. Na cmentarzu postawił kolumny w odległości pewnej od grobu, kilka kolumn. No i tam była ta misja elektronika odtwarzana. Więc to było fantastyczne doświadczenie. Myśmy jechali jego samochodem cały czas, zmienialiśmy się tylko, nocowaliśmy w jakimś hostelu tak naprawdę, bo myśmy pojechali na własny koszt. I Marek nie wziął ręcznika. No i przedarłem mój własny ręcznik na pół. No i może tym bym zakończył. Dziękujemy serdecznie. Bardzo miło. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, Łukasz. Dziękuję serdecznie. Bardzo miło. Drodzy Państwo, dziękujemy i utnę pewien raz głowę. I zapraszamy na ciąg dalszy cyklu spotkań. Pozdrow dla Komaty. A gościem kolejny będzie Adam Białoń, między innymi Nowy Horyzont. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.